Cześć, audycja Kadr Ciwoko. Dzisiaj odcinek 58. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No to co tam Egmont zapowiedział? Od razu przechodzisz do rzeczy. Tak. No więc... Coś chciałeś słowem wstępu powiedzieć? Słowem wstępu... Jesteśmy niewyspani, żadna nowość. 58 odcinków później. Słowem wstępu chciałem powiedzieć, że wysypało się troszeczkę zapowiedzi. Jak zwykle się im przyglądamy troszeczkę bardziej. I Egmont, zaczniemy od Egmontu, ponieważ Egmont od dłuższego czasu jak coś dowali, to z reguły... Dużo. Kieszenie płaczą od razu. Mhm. I mamy teraz zapowiedzi na czerwiec, które zostały udostępnione dosłownie przedwczoraj. Tym razem komiksy czerwcowe zostały rozrzucone nie na dwie, tak jak standardowo, tylko na trzy rzuty księgarniane. No i jest tego dużo oczywiście. Nie wiem nawet od czego zacząć. To po kolei. Standardowo. Ale może właśnie tym razem tak nie wszystko po kolei lećmy, bo myślę, że każdy tutaj słuchający może sobie sprawdzić samemu te zapowiedzi, a może po prostu skupmy się na tych rzeczach, które nam się najmocniej rzuciły w oczy i najbardziej nam się być może spodobają. BBPO. BBPO. Okej, okay. Czy coś jeszcze można do powiedzenia w takim razie? Plaga żartą drugi. Bardzo szybko po tomie pierwszym, który miał być wcześniej, ale będzie później. Głupio to brzmi, jak tak mówię. Ale no fajnie. Tak, generalnie 6. Mam nadzieję, że się tam utrzyma. Generalnie na 6 czerwca ten pierwszy rzut zapowiedziany wynosi 10 komiksów. I tutaj widzimy DC Odrodzenie, czyli tam... Ale Superman okay. No ale Superman tom trzeci, więc okej. Okay. Plaga żab. Marshall Blueberry. O, i to myślę, że to może być fajne. Mhm. Deadpool. Deadpool nie jest istotny akurat w tych zapowiedziach, ale... Dwa duchy. Dwa kolejne numery Lucky Luke'a będą. I to jest fajne. Powiedz mi, czy ty zbierasz te Lucky Luke'i jakoś tam wybiórczo? Wybiórczo. To powiedz mi, bo ja w sumie nie wiem. Naprawdę nie wiem, chociaż te Lucky Luke'i widziałem we wszystkich możliwych... Chodzi ci o numerację? Tak. Nie wiem, mam to szczerze gdzieś. Po prostu... Dla mnie to jest tak jak z gigantami, chociaż nie posiadam takiej wiedzy o gigantach jak w komiksy Disneya, to jak kupuję giganta, to po prostu, żeby go sobie poczytać. Znaczy sprawdzam tylko, czego nie mam. To jest jedyny wyznacznik gigantów w moim przypadku. I tak samo mam z Lucky Luke'iem. Te komiksy są... Na jedno kopyto to jest dość obraźliwe, ale są bardzo podobne do siebie i raczej trzymają poziom. Mhm. Trochę się boję w ten sposób kupować smurfów, bo jak kupiłem, jak się nazywa, ten pierwszy, który pisał syn Pejo. Wioskę dziewczyn chyba? To było do dupy. Nie podoba. Kiepski był ten komiks jak na smurfy, więc ze smurfami trochę się wstrzymałem, natomiast z Lucky Luke'iem się nie boję. Co wezmę, jest okej. Okay. Znaczy ja generalnie oprócz samej numeracji jestem też ciekaw, czy ta numeracja, którą tutaj widzimy, bo w zapowiedziach na czerwiec jest tom 51 i tom 61. Czy te numerki są tam gdzieś powypisywane w ogóle w tych komiksach? Czy to tylko tutaj w zapowiedziach? Ale nawet nie wiem. Aha, okej. Okay. No, jeżeli są, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawy. Ja z jakiegoś powodu nie umiem tego dostrzec. Pójdę do regału i sprawdzę. To okay. Jest. To nie sprawdza się i nie piszcie, bo on tu już zaraz pójdzie do regału. Natomiast jeśli chodzi o drugą partię, zaplanowaną na 20 czerwca. Moon Knight. Tutaj można powiedzieć, że jest Marvel. Marvel no tak. I tak dla ściemy. No jest jeszcze IDW i polskie wydawnictwo. Tak właśnie mówię, że jest 5 komiksów z Marvela, później dla ściemy i dla niepoznaki jest. Także mój kucyk Pony Przyjaciółki na zawsze, tom trzeci to nie miało więcej tomów już? Czy to jest jakaś inna seria? Chyba Przyjaciółki na zawsze jest czymś innym, wiesz? O jest. To widać, kucyki Pony się przyjęły. Bo zwykłe kucyki to znacznie więcej mają. Chyba już pod 9? Aha. No więc tutaj generalnie z tego co widzę w tym rzucie na 20 czerwca Moon Knight tom drugi, więc fajnie, że wreszcie się doczekamy. I Kajko i Kokosz posiady guślorek. I co to jest? To jest Kajko i Kokosz w wersji góralskiej. Bardzo fajnie,
bardzo fajnie się. Cieszę się, bo to. Bo to jest szansa na wersję śląską. Tak, daje mi olbrzymią nadzieję na to, że się właśnie doczekam jakiegoś kolejnego Kajko i Kokosza w wersji po śląsku. No. Edycja góralska, tak, fajnie. Cieszę się, że jest powrót do idei tych właśnie regionalnych wydań. Natomiast trzecia partia 27 czerwca i tutaj jest jak dla mnie najmocniejszy rzut, pomimo tego, że tylko cztery komiksy. I mamy tak. Wonder Woman, tom drugi, w sensie Wonder Woman z DC Deluxe. Czyli to takie pogrubione... Greg Ruka, tak? Tak, Greg Araki. Drugi tom Transmetropolitana, więc... I pierwszy tom kolejnej serii z Vertigo, która została właśnie teraz zapowiedziana, i to jest Ludzie Północy. W oryginale Northlanders. Scenariusz Brian Wood. Rysownicy tutaj się zmieniali z tomu na tom, ale generalnie graficznie też bardzo fajna rzecz. I jestem zaskoczony tą zapowiedzią Ludu Północy, Ludzi Północy. Ponieważ no, nie krążyło to ten tytuł jako coś, co mógłbym się spodziewać, że Egmont sięgnie. A masz jakieś tytuły o Wikinga u nas? Które niedawno wyszły? Torgal. Nie. Nie, znaczy... Nie, zobacz, jak popularny też jest serial Wikingowie. Jest? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja nie oglądałem nigdy, więc... Nie mogę powiedzieć. To ja się o niczym nie powinienem wypowiadać w kwestii seriali, stary. Znaczy, wiem, że taki serial istnieje, wiem, że tam już ma parę sezonów, ale czy on jest jakiś turbo popularny, no do Gry o Tron się oczywiście nie umywa. No tak, tak, ale chodzi mi o to, chyba że... nic się nie umywa do Gry o Tron, jeśli chodzi o popularność, prawda? Wśród seriali. Natomiast mówiłem tutaj w kontekście takim, że spośród takich serii z Vertigo, po które myślałem, że Egmont być może sięgnie kiedyś tam prędzej czy później, to akurat Northlanders nigdy nie myślałem o tym, że jako o tytule, który może się pojawić po polsku, ale to jest fajny tytuł, tak? Tak, ale cieszę się, bo Northlanders było bardzo fajnym komiksem, bo tam nie jest też jakimś szczególnie długim komiksem, bo to tam z tego co pamiętam coś około 30 numerów miało chyba cała seria. A Brian Wood z tamtych czasów wciąż po cichu liczy na DMZ. No, byłoby fajnie, też w podwójnych tomach, bo to akurat trochę dłuższe było. Natomiast jeśli chodzi o tamten czas w Vertigo, to Northlanders jest bardzo blisko Unknown Soldiera. Tak. Coś czułem, który nie zostanie wydany. Zapewne. Może w końcu. A szkoda, bo warto. Jak mogłem wspominać przez ostatnie dwa lata. No, mogło ci się zdarzyć raz, czy dwa, czy może 8. Świetny komiks, tak jak Sweet Tooth. Sweet Tooth też powinien wydać. No właśnie, i Sweet Tooth to jest taki dla mnie pewniak. Że prędzej, zwłaszcza, że ma 6 tomów. Prędzej czy później. No, więc dwa tomy w jednym tomie, no to... 3. No to 3, no to super. W każdym razie, kolejna rzecz z Vertigo i tym razem nie jest to wznowienie, nie jest to przejęcie po innym wydawnictwie, tylko taka totalnie nowa nowość i ja się bardzo z tego cieszę. I to jest jak dla mnie z tych całych czerwcowych zapowiedzi, oprócz BPPO Plagi Żab, najbardziej oczekiwany komiks. No i fajnie, że można było zostać zaskoczony. Jak najbardziej. Trochę się spodziewałem, że te zapowiedzi czerwcowo-lipcowe, jakieś tam właśnie większe niespodzianki, że to będzie dopiero Pyrkon / komiksowa Warszawa. No tymczasem już tutaj dostajemy takie fajne informacje. Ale nie tylko od wydawnictwa Egmont zapowiedzi się ukazywały w ostatnim czasie. No i chciałbym przejść do wydawnictwa Ongryz, które zapowiedziało jeden komiks, czy też dwa, bo generalnie w zapowiedziach pojawił się jeden komiks, ale jest jeszcze w komentarzu wspomniane o Ramiro, że się już robi, więc Ramiro i kompletne akta 1 Sędzia Dredd zostały tak zapowiedziane przez wydawnictwo Ongryz i no przekonamy się, czy decyzja o sięgnięciu po kompletne akta od tomu 13 była dobrą decyzją. Kompletna akta 1 z tego, co kojarzę, oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę, to są te najstarsze komiksy z Sędzią Dreddem, te kompletnie czarno-białe. I tak, no bo pierwszy tom, który on, znaczy
pierwsza publikacja Ongrysa z Dreadem to były też pierwsze to, kolorowe. Kolorowe. Właśnie tu się chciałem upewnić, czy dobrze kojarzę. Czyli jeżeli uda się wydać wszystkie kompletne akta, to od 1 do 12 będą czarno-białe, tak? Mhm. Okej. Okay. Więc co my tutaj mamy? No, scenarzystów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu, rysowników nawet więcej, ośmiu, tutaj kilka nazwisk, które znam, Brian Boland, Carlos Esquera, oczywiście Pat Mills, John Wagner, no klasyka dreadowska, ale jest też paru twórców, którzy nic mi nie mówią tak na dobrą sprawę. Przy okazji od dwóch lat robimy odcinek o Wagnerze, kiedyś powstanie. Okej. Okay. Kiedyś się uda. Liczba stron 336, więc kolejny taki kolos. Twarda oprawa, cena z okładki 125 zł. No to zapowiada się kolejne godne wydanie. Ja z przyjemnością postawię sobie je na półce obok 13, 14 i 15 i przeboleję to, że te wielgachne numerki na grzbiecie mnie będą kuły przez dłuższy czas, ale oj, dozbieramy. No, dozbieramy. Naprawdę będą cię kuły? No jasne. Przecież opowiadaliśmy kiedyś o dziwnych rzeczach, które nas kują w oczy. No tak. Mówiłem o tym, że nie lubię zbierać jakiejś serii od trzeciego tomu, na przykład nawet jeżeli się zmienili twórcy i jest fresh start, to jakoś nie umiem od trzeciego tomu zacząć. Patrz, Green Arrow, Jeffa Lemira. No, ale wracając do Dreada. To dobra seria była. Wracając do Dreada, bardzo fajna okładka. Arnold Schwarzenegger tutaj prawdopodobnie zapozował ładnie twórcą tej okładki. No i niestety tylko nie jest podana konkretna jakaś data wydania, mamy tylko napisane, że już wkrótce będzie można się przekonać. Spodziewamy się początku maja, końcówki kwietnia, przynajmniej ja bym się tak spodziewał, nie wiem jak ty, czy może pojutrze, pojutrze dostępne wszędzie. Znaczy, bo tak logika by nawet podpowiadała, że komiksowa Warszawa / Pyrkon. No. Dobra, komiksowa Warszawa. No. Myślę, że jeśli nie to gdzieś w czerwcu. W każdym razie już wkrótce przekonamy się, jak wyglądały te najbardziej pierwsze przygody sędziego Dreada. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze inne zapowiedzi, Mucha Comics ma taki fajny zwyczaj, że 1 kwietnia zapowiada rzeczy. Żebyś nie wiedział, czy to prawda. Dokładnie tak, żeby ludzie nie wiedzieli, czy to prawda, czy to nieprawda. Chociaż już od paru lat za każdym razem te pierwszokwietniowe zapowiedzi okazują się prawdziwe, prawda? Rok temu była zapowiedź Wicked Divine, dwa lata temu, tutaj już mi pamięć płata figle, ale chyba Alias. Możliwe. Całkiem możliwe, nie jestem do końca pewien. No i za każdym razem jest to samo, że o fajnie wydacie, ale czy aby na pewno to wydacie, prawda? I w tym roku ukazały się dwie zapowiedzi 1 kwietnia. Pierwsza z nich, spodziewałem się, że ktoś po ten tytuł prędzej czy później sięgnie, spodziewałem się, to że... chyba nawet rozmawialiśmy o tym prywatnie jakoś, nie? W Krakowie była o tym rozmowa. Tak, odnośnie okładek, nie? Jak tam tak, Riso i poszło muszę. Tak, i ja wspominałem, że jestem pewien, że ten komiks się w końcu ukaże w Polsce, ale myślałem, że jednak ktoś poczeka na nieco więcej materiału niż pierwszy tom i połowa drugiego, jak dotąd. Chodzi oczywiście o Moonshine Briana Azzarello i Eduardo Riso. Nie, no ja się cieszę, mega się cieszę. Też fajnie, bo czytałem tylko pierwszy zeszyt i później uznałem, że kupię wydanie zbiorcze i jakoś były ważniejsze wydatki i teraz polska edycja i wspaniale. Poza tym już nic nie kupować po angielsku, bo i tak wyjdzie po polsku. Tak, to jest właśnie ten ból. I chyba, że to Valiant. To jest właśnie ten ból dla mnie, jako dla... Być może słyszeliście o tym, że bardzo lubię Image Comics, prawda? Pierwsze słyszę, kiedyś mógł wspominać, ale faktycznie dla mnie teraz kupowanie wydań zbiorczych z Image'u to jest po prostu, albo nawet zeszytów, to jest taka strzelanina, że... Właśnie kupujesz zeszyt, a tu ci wychodzi pierwszy tom. Tak, dokładnie. Albo, no Moonshine akurat zbieram jeszcze w zeszytach, ale skoro pojawiła się zapowiedź wydania tego w języku polskim, no to na numerze 10 z serią się rozstaje w oryginale i przechodzę na wydania polskie. Ja się bardzo cieszę z tej zapowiedzi, bo jest to fajny komiks, aczkolwiek tutaj muszę dopowiedzieć, że jak dla mnie spośród dorobku tego duetu, to chyba tylko Batman Rozbite Miasto podobał mi się mniej, przy czym nie chodzi mi o to, że mi się ten komiks nie podoba, po prostu do stu naboi się nie umywa. Jak to się nazywa? Spaceman, oj, to też mi się
dużo bardziej. Spaceman to była koza gopcja, bardzo mi się podobał tak, ten komiks. Albo, to też mogliby wydać. Albo ten Flashpoint z Batmanem i Jokerem też mi się, pomimo tego, że to była trzyzeszytowa, króciutka historyjka. Ale Flashpoint ogólnie miał mega ciekawe tych trzyzeszytowe historie. Bardzo fajnie to było wszystko poprowadzone. Tak, było tam parę takich paździerzy, ale większość naprawdę dawała radę. I dało nam to Clayface'a w czapce. Tak. Tak? Na statku Deathstroke'a miał taką klasyczną dokerkę na głowie. O, to nawet nie wiedziałem. Przez dwa kadry, ale na zawsze w moim sercu. Okay. Więc Moonshine został zapowiedziany, aczkolwiek no, bez konkretnej daty wydania. Spodziewałbym się raczej drugiej połowy roku, albo może nawet początku następnego roku. Ale to nie jest jedyna zapowiedź, która padła. I? No, zobaczymy, czy wymówisz. Twierdzi Pereira. Na podstawie powieści Antonia Tabucciego. I to jest komiks, gdzie jak pojawiła się okładka na Facebooku Muchy, to mówię, teraz to już polecieli naprawdę, że wszyscy myślą, że wszystko zapowiadają i to oni, i to jest prawda, to teraz polecieli z jakimś, no z fejkiem, a to jednak nie. I to będzie... Znaczy myślałeś, że to jest taki fake, że ten komiks nie istnieje? Nie, ja myślałem, że wzięli właśnie jakąś okładkę jakiegoś portugalskiego komiksu czy coś, zrobili na szybko polski napis i haha, zapowiadamy, czy wiesz, prima aprilis i masa nieśmiesznych dowcipów, a tu się okazuje, że faktycznie będzie komiks europejski w ofercie Muchy i to jest, super. To jest chyba pierwszy taki, jeżeli kojarzę dobrze. Tak, europejski? Tak, no, europejski to będzie chyba pierwszy w dorobku Muchy. Bo jak dotąd były same Amerykany, no chyba, że coś tam gdzieś mi się pominęło, ale chyba nie. No więc zobaczymy, bo Mucha ma dobrą rękę w doborze tytułów, więc najczęściej. No, ale ogólnie spoko. Tak, tak więc jestem ciekaw, co to jest. Nie, jestem ciekaw, co Mandioka ze sobą przywiezie, bo nie wiem, czy widziałeś ich post na Facebooku, że są na targach książki w Brazylii. I że z czymś spoko, z czymś mają wrócić. No, spodziewałbym się, że z czymś wrócą. No. Bardzo mnie to cieszy. Ja na PEC czekam, jakby jutro miało nie być. Tylko pytanie, z czym wrócą. Oj, to jest właśnie... Oby starczą. Natomiast jeszcze co do Muchy. Mucha zapowiedziała te dwa komiksy, o których teraz wspomnieliśmy. Natomiast chciałbym tak zwrócić małą uwagę na zapowiedzi z początku roku, gdzie Mucha podała 17 tytułów na pierwsze półrocze. Mamy... Półrocze, pożaleliśmy. Tak. Jedną trzecią. Mamy... Roku. Mamy prawie połowę czwartego miesiąca i z tej 17 ukazało się 5 komiksów. Tu teraz 12, dobra ofensywa. Teraz 12, więc no tutaj jak napisałem komentarz pod postem wydawnictwa Mucha, to zostałem zapewniony, że wydawnictwo robi co może, żeby tę całą 18 wydać. I tutaj właśnie jest ciekawostka, ponieważ okazuje się, że coś doskoczyło do tych 17 tytułów, ale nie wiadomo dokładnie co. Może Moonshine właśnie. Albo coś, o czym jeszcze nie wiemy. No i z tych 18 tytułów 11 już jest albo wydanych, albo bardzo bliskich publikacji, więc myślę, że możemy się spodziewać kwiecień, maj. No, komiksowa Warszawa to będzie po prostu jakieś łupnięcie z Muchy. No i czekam. No teraz według tej rozpiski udostępnionej przez wydawnictwo, no to można się spodziewać Uncanny X-Force i kolejnych tytułów Marka Millara. Ale wśród nich na przykład Starlight i ja się bardzo cieszę, bo Starlight był spoko. O, to rzadkość. Jeśli Krzyśkowi się coś podoba autorstwa tego pana, to... Ale Starlight był spoko i pod kątem historii i rysunki Gorana Parlowa też bardzo fajnie. I to jest jeden z tych tytułów, gdzie bardzo mocno liczyłem na kontynuację i wciąż bardzo mocno liczę na kontynuację, ale Netflix i te sprawy, to może zabrać czas. No i tyle z zapowiedzi. Powiedz mi tylko odnośnie zapowiadania czegoś w Prima Aprilis. Trafiłeś na coś dobrego w tegoroczne Prima Aprilis? Ale chodzi o internecie? Chodzi o komiksy? A kiedykolwiek trafiłeś na coś zabawnego w Prima Aprilis w komiksie? Bo to... O, no dobra, ta... Znaczy ta zapowiedź tej polskiej kolekcji komiksów... Tak, to było... To było całkiem spoko. No. I ładna ilustracja. Dokładnie.
Więc to mi się podobało, ale ja generalnie 1 kwietnia od paru lat staram się nie odpalać internetu w ogóle, bo po prostu... Zależy, czy idziesz w takiego kiepskiego clickbaita, czy w coś naprawdę śmiesznego, bo jedną z ostatnich rzeczy, która mnie tak do łez rozbawiła, jeśli chodzi o Prima Aprilis, to chyba było 2 albo 3 lata temu, nie pamiętam, jest taka firma, która się nazywa Keitek. Keitek produkuje torby dla dźwiękowców na sprzęt i zapowiedzieli właśnie 1 kwietnia torbę, która a bug that will make your life easier. I było, że rewolucja na rynku dźwiękowców i tak dalej. I stoi gość z tyczką i ma taką smutną minę. I za chwilę ma taką szczęśliwą minę i najeżdżają na dół. I jest normalna torba Keiteka tam z mikserem i z całą resztą. A później zjeżdżają jeszcze niżej, jest taka torba na mocz przy łydce. I przy tym się naprawdę uśmiałem, uznałem to za bardzo dobry Primo Aprilisowy dowcip. Natomiast w komiksach zazwyczaj to jest takie, zrobiliśmy kontynuację 300. O, dobry żart, nie serio, o Boże. Znaczy ja powiem ci tak, że jeśli chodzi o takie fajne dowcipy czy akcenty Primo Aprilisowe, to mi się podobają rzeczy, które często się pojawiają w grach komputerowych. Głównie tych MMO, gdzie na przykład pojawiają się jakieś eventy jednodniowe, gdzie teraz tam właśnie widziałem, że w jednej z gier tych popularniejszych MMO, ale oczywiście musiał mi teraz umknąć tytuł, nie wiem, czy to był Fortnite, czy coś w ten deseń, gdzie rzucono kostiumy dla postaci i na przykład można było przebrać właśnie tam się, nie wiem, za pielęgniarkę, czy tam za jakiegoś króliczka wielkanocnego. Spoko. No, to jest spoko. Albo jak są jakieś eventy, które są niby jednodniowe, ale okazują się być na tyle fajne, że później są dołączane do rozgrywki, to takie rzeczy mi się podobają. Natomiast z takich, to jest akurat komiksowa rzecz, to mi się bardzo podobało swego czasu. To było 5-6 lat temu jakoś tak, gdzie na Avalonie 1 kwietnia pojawiło się streszczenie jednego z zeszytów serii She-Hulk, czyli taki bardzo, powiedziałbym, drugoplanowej postaci z Marvela. I to był, z tego co pamiętam, jakiś podobno tie-in do Civil War, tylko że osoba, która pisała to streszczenie, wszystko wymyśliła. Dosłownie wszystko od początku do końca. Ja doceniam. I człowiek bardzo, czytając to streszczenie, mówi: Jezus Maria, co ten Marvel odwala? Bo tam było, że poraził ją jakiś promień i stała się bardzo podatna na wdzięki mężczyzn, główna bohaterka. I czytając to, to warto podkreślić, to nie był jakiś pseudo fanfic erotyczny, tylko po prostu taka z tego streszczenia wynikało, że to jest taka komedyjka. Też pamiętam tytuł streszczenia to było NS Like That i takie zdjęcie, taki obrazek She-Hulk wskazującą na męski tyłek, i to mi się bardzo podobało i szukałem później tego komiksu, więc dałem się złapać. To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, na które faktycznie dałem się złapać. Jeśli chodzi o takie Prima Aprilisowe żarty, tak to wiesz. Ale w grach tego faktycznie jest dużo. Nie wiem, czy odpaliłeś sobie GPS z gogli w Prima Aprilis. Nie. Ja akurat, ale to ponoć Pacmana można było tam? Nie, Wally się pokazywał. I było parę plansz do znalezienia Wally'ego. Mhm. No i fajnie. Wally zawsze spoko. A teraz w ogóle wczoraj nowego zapowiedzieli, wiesz? Że będzie kreskówka. I gdzieś mi mignęło, że będzie Wally. Jak się nazywa ta druga, Wenda po angielsku ona się nazywała. I ona chyba teraz będzie mulatką albo latynoską. Oh my god! Pewnie kogoś tam coś boli. I Levus, ten zły Wally, jest laską teraz. Oh my god! Tak nie może być. A czarodziej jest hipsterem. Najgorzej. I nic się nie zmieniło. Dobra, przejdźmy dalej do... Teraz do telewizji. Przejdźmy teraz do telewizji, tylko powiem szybką rzecz, której nie mamy w rozpisce, żebym przypadkiem o niej nie zapomniał. No. Mianowicie w poniedziałek najbliższy. A tak, dobra, ważna rzecz mówisz. W najbliższy poniedziałek, czy to będzie 10, czy mi się wydaje? Matki Boskie.
Matki Boskiej Pieniężnej. W każdym razie w najbliższy poniedziałek na kanale... Nie, to będzie 9. 9 kwietnia na kanale Kanal Plus Discovery o godzinie 20:30 będzie emitowany film dokumentalny o Kaczorze Donaldzie. Chodzi tutaj o Kaczora Donalda nie jako postać jako taką, tylko o komiksowym Kaczorze Donaldzie z dużym naciskiem właśnie na komiks i w spocie reklamowym, który się ukazał. No, bardzo mocną rolę odgrywa Don Rosa, który wypowiada się na różne tematy i także pokazuje plansze, więc wydaje mi się, że będzie to coś całkiem fajnego dla osób, które posiadają Kanal Plus Discovery, czyli nie dla mnie, ale podejrzewam, że tam gdzieś tam w internecie też będzie można legalnie to obejrzeć i będę się starał w poniedziałek o 20:30. No, albo ci nagrą. Nie dam rady, ale no właśnie, byłoby miło. Więc jeżeli macie czas w poniedziałek 20:30, to jak najbardziej włączcie sobie Kanal Plus Discovery. Odnośnie kaczek, widziałeś polską wersję Kaczych Opowieści? Tylko opening. Mhm. Ja obejrzałem i podobało mi się. Mhm. Sknerus bardzo fajnie zdubbingowany. Jedyne co paradoksalnie czasem łatwiej mi jest zrozumieć angielskiego Kaczora Donalda niż polskiego Kaczora Donalda. No, czyli Boberek... Nie udźwignął? Nie. Znaczy za bardzo udźwignął. Był bardziej kaczką niż czymś innym. Ciężko było niektóre słowa mi zrozumieć. Nie wiem, czy tylko ja tak miałem. Chyba na Kaczej Agencji Informacyjnej był podobny zarzut. Mi się podobało. Tak, więc ja dalej polecam. Ja tak w sumie, to jest zabawne, bo obejrzałem ten polski opening. On był gdzieś na YouTubie udostępniony. No i musiałem to zrobić. I zajrzałem w komentarze. Zgadnij, o co był tam ból dupki? Że kobieta nie śpiewa. Tak. Okay. Zgadłem. Nie rozumiem, ale ja tu już wielu rzeczy nie rozumiem w dzisiejszym świecie. Wiesz, ostatnio... Nie, bo tam widziałem, że no bo teraz nowe Kacze Opowieści, więc powinno być wszystko na inaczej, więc czemu śpiewa facet? No bo śpiewa facet, no i... Tyle, no. Czy to jest powód do nie wiem, bojkotu Kaczych Opowieści? W angielskiej wersji Nowej Czołówki kobieta śpiewa tym razem, nie? No tak, faktycznie. Faktycznie tam śpiewa pani. A w oryginalnych Kaczych Opowieściach amerykańskich śpiewał, jak rozumiem, mężczyzna w czołówce, tak? Chyba tak. Ach, no cóż, seksizm, rasizm i kaczyzm. Kaczyzm. Nie wiem, jak to dokładnie tam wyglądało. Jeśli efekt jest dobry, to wydaje mi się, że jest okej. Okay. Opening jest fajny. Natomiast gdyby kobieta śpiewała i śpiewałaby dobrze, to dalej byłoby okej. Okay. Dokładnie tak. No, ja powiem ci szczerze, że przy tym nowym openingu to zacząłem na nowo rozumieć stary opening, bo na przykład dowiedziałem się wreszcie, co Mieczysław Szcześniak tam tak na dobrą sprawę śpiewał. A czy czegoś tam nie rozumiałeś? Tak, pierwszych trzech słów ja już tam do końca... Ciągnął nas przygody i? Wir myślałem, że tam jest, czy jest, a ja myślałem, że go nie ma i po prostu, wiesz, wow. No można odkryć coś na nowo po tylu latach. Prawda? A, nawet wiem, jak to mógł. No dobra, dobra. No widzisz. W każdym razie przejdźmy. Dalej, jeśli chodzi o telewizję. Coś chciałeś powiedzieć o chłopakach? Tak, o chłopakach. Chłopacy serial powstaje dla Amazonu i zatrudniono, zakontraktowano sędziego Dredda do roli rzeźnika. Ja się cieszę, bo Karol Urban zawsze w serduszku. Właśnie za Dredda, za Almost Human. No może nie za tego ostatniego Thora, gdzie miał najbardziej oklepaną rolę świata, ale Karl Urban zawsze. Ale może marzyło mu się, żeby wyskoczyć z dwoma karabinami i strzelać do czegoś. No w sumie mogło tak być, ale w Dredzie też wyskakiwał z karabinami i strzelał do rzeczy. No Dredd miał tylko dwie wady, więc to jako film. Motocykl wyglądał jak Hebel z przyszłości, to tego sorry. Okej, okay, to i Dredd się czołgał, a Dredd się nie czołga. Aha, myślałem, że największym... Nie, bo dla mnie największą wadą tego filmu byli ludzie, którzy nie poszli na ten film. No, tyle. Tyle. No dobra. W każdym razie Karol Urban będzie grał w The Boys. Mamy nadzieję, że... Przynajmniej ja mam nadzieję, że z tego serialu coś wyjdzie, poza pilotem i ewentualną informacją, że nie, jednak nic z tego nie wyjdzie. Bo nie wiem, czy wiesz, Amazon strasznie dużo seriali sobie pozamawiał. Przynajmniej kręcenie, jeśli chodzi o piloty. No i jest
99% szans, że nie wiem, 3 na 4 nie, w ogóle nie powstaną. Wiesz, po to są piloty. Wydaje mi się, że robienie tak gigantycznego szumu wobec pilotów jest już bez sensu, bo to jest tak, jakby ktoś robił szum, że Brian Vaughn ma pomysł. I wszyscy trąbią, o, Brian Vaughn ma pomysł. On, nie, dobra, jednak było do dupy, nie robisz. No po to masz pilota, jeśli zleceniodawca dojdzie do wniosku, że to nie jest to, co chce, albo że nie opłaci mu się, bo nie oszukujmy się, że cokolwiek innego jest wyznacznikiem powstawania seriali, no to nie powstanie. I co? Lepiej, żeby nie powstało, niż było kiepskie. Siema Lobo. Dokładnie. Tutaj mówię, że zgadzam się z tym, co mówisz, jak najbardziej, tylko tutaj właśnie bawi mnie to, że serwisy typu Newsarama, CBR... Przestałem czytać Newsaramę, bo to jest... Cool. Chodzi mi o to... Fakt komiksów też tam. No, chodzi mi o to, że wiesz, tam po prostu, nie wiem, to, że ktoś sprzedał prawa do ekranizacji czegoś, nie oznacza to w ogóle... Pierwszy kroczek do tego, żeby to coś faktycznie powstało jako serial. Niektórzy mogą sobie blokować, żeby inni nie kupili. Dokładnie. I wiesz, informacje o tym, że ktoś coś kupił, nabył jakieś prawa, to wiesz, ja już po prostu ziewam, widząc to. Nawet gdy pojawiają się zamówienia pilota dla poszczególnych produkcji, też jakoś się staram nie jarać. Karl Urban w The Boys, spoko, fajnie. Ale niech ten serial dostanie zamówienie na pełen sezon, to wtedy dopiero się będę cieszył, bo to, że zagra w pilocie, który może się okazać kiepski i nigdy nie zostanie wyemitowany i w sumie tyle, no to nie jest dla mnie jakiś szczególnie duży news. Tak samo jak widzę na przykład update'y Grega Ruki o tym serialowym Lazarusie. No więc w tym tygodniu napisałem 3 linijki do scenariusza. Wszystkie serwisy o tym piszą. No to nie jest jakoś... To jest tak, jak George Martin wstawia zdjęcie, jak siedzi w różnych czapkach, zamiast pisać grę o tron, to uwielbiam. No, przezabawne to jest. Natomiast co do seriali, które faktycznie istnieją i to już istnieją od kilku długich lat, no to CW postanowiło przedłużyć wszystkie seriale około, no prawie wszystkie seriale komiksowe, bądź też około komiksowe, które są które lecą na antenie tej stacji. Tak oto Arrow, Black Lightning, Flash, Legends of Tomorrow. Black Lightning oglądam. Supergirl i Riverdale dostały zamówienia na kolejny sezon. iZombie jak dotąd nie i być może nie dostaną, bo tam wyniki są takie średnie, bym powiedział. No ale cóż, ja przyznam się szczerze, bardzo mocno trzymałem kciuki za to, żeby w tym roku był pogrom seriali komiksowych. Przynajmniej na CW. Nie doczekałem się tego, więc muszę niestety sam zrezygnować z oglądania. I na pewno będę oglądał drugi sezon Black Lightninga, bo ten serial mi się dalej podoba. Po 10 odcinkach wciąż mi się podoba, więc jest szok i niedowierzanie. Legends of Tomorrow sobie będę dalej oglądał, bo zapowiedziano, że w czwartym sezonie będzie Konstantin w roli w głównej ekipie serialu, więc spoko, bo Matt Ryan w tej roli moim zdaniem bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast całą resztę olewam w tym momencie z Riverdale na czele, bo tego się po prostu nie da. Nie wiem, co oni chcą wymyślić na trzeci sezon, skoro drugi sezon nie ma sensu. Jego istnienia nie ma sensu po prostu, więc... Może będzie jakiś, wiesz, Afterlife with Archie, to wtedy byś zaczął oglądać. No to wtedy tak, no. I z takich właśnie... Albo Predator. I z takich rzeczy właśnie jeszcze około CW, bo ta stacja planuje zrobić po sukcesie Riverdale, oni planują zrobić Sabrinę, nastoletnią czarownicę, tylko taką bardziej stricte komiksową, a nie taką jak ten sitcom, który leciał swego czasu. Także powiedziałeś ten sitcom z takim obrzydzeniem. Mi się nie podobał, tam tylko Salem był naprawdę. Salem był najlepszy. Salem był najlepszy, ale sam serial był fatalny jak dla mnie. Nie uważam, żeby był aż tak fatalny. No dobrze, tutaj nie będziemy się o to bić, bo bym przegrał zapewne. Może jakbym go obejrzał teraz, miałbym trochę inne podejście do tego, bo wiele rzeczy nie przetrwało próby czasu.
I no z wieloma rzeczami możesz się przejechać, jak to nie było takie fajne, jak wtedy, jak oglądałem. Są rzeczy, które dalej są fajne, jak Alo, Alo. Od razu mi się przypomina Anihilacja komiksowa, którą się tak jarałem, a teraz mówię, chce ktoś kupić Anihilację? Tak w ogóle mam wszystkie trzy tomy. Pierwszy mi się nie podobał, więc kupiłem jeszcze dwa, żeby kupio nie wyglądało. Nie osądzaj mnie. Natomiast wracając do tej Sabriny, tej nowej, która jest comics shaming. Tak, natomiast co do tej Sabriny, tej nowej, która jest planowana przez CW, no to tam zostało ogłoszone, że nie będzie crossoveru z Riverdale. I wszyscy się zdziwili. Szok i niedowierzanie. Kryptona oglądałeś? Obejrzałem, tak. Jeden odcinek jak dotąd, bo czas był bardzo ograniczony. W chwili, gdy nagrywamy tenże odcinek, są już 3 odcinki. Ale mi się zrobiło teraz brzydkie zdanie. W każdym razie 3 epizody serialu Krypton są już dostępne, zostały już wyemitowane. Ja obejrzałem tylko jeden z nich. I powiem ci tak, że gdy jakimś cudem znajdę sobie troszeczkę więcej czasu na życie, to prawdopodobnie będę ten serial kontynuował, ponieważ mi się całkiem spodobał pierwszy odcinek. Nie był doskonały, okej. Nie spodziewałem się niczego doskonałego ani po serialu luźno opartego na rzeczach z DC, ani tym bardziej po tej stacji, która no okej, Happy im bardzo fajnie wyszło, ale ostatnimi laty sci-fi bardziej zawodzi niż zachwyca, mieli parę fajnych serialów w swoim dorobku. No i Krypton mnie zaskoczył na plus na pewno tym, co już widziałem po trailerze, że tym razem trochę sypnęli groszem, jeśli chodzi o serial na tej antenie, ponieważ tam kilka tytułów, z którymi ostatnio miałem do czynienia, typu Z Nation, typu Winona, nie, Van Helsing, typu... Van Helsing o tej kobiecie? Tak. To był taki krap. Tak, próbowałem to obejrzeć. To wciąż jest krap. Dwa odcinki, koniec. To... Tak, albo ten o tych magikach, jak to się nazywa, Magicians, jakoś tak. No to po prostu... A to odkrywcza nazwa? Tak, Czarodzieje z Wilbur Ripley? Bardzo, bardzo mocno biło z tych seriali to, że wiesz, robią efekty specjalne w pańcie i w ogóle mają jakiś tam mega ograniczony budżet na odcinek. Happy akurat był serialem, który nie wymaga jakoś szczególnie dużo efektów specjalnych, więc tam te braki budżetowe jakoś się mocno nie rzucały w oczy. Natomiast jeśli chodzi o Krypton, to tutaj widać, że trochę tym groszem sypnęli. Efekty specjalne są w ilości całkiem dużej. Wyglądają jak no, na standardy telewizyjne, to całkiem nieźle. No ale generalnie historia jest o dziadku Kal-Ela i o czasach, w których żył, prawda, i Krypton jeszcze istniał. Generalnie mamy tutaj do czynienia z taką dość mocno luźną interpretacją rzeczy, które pojawiały się w komiksie, chociaż tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, że trudno nie porównywać Kryptona z Gotham w pewnym sensie, ponieważ Gotham pokazuje miasto Batmana przed nastaniem Batmana, natomiast Krypton pokazuje planetę Supermana, zanim wyleciała w powietrze, prawda? I tutaj Gotham ma bardzo duży problem z tym, że jest krytykowane za rzecz, za którą w ogóle nie powinno być krytykowane, moim zdaniem. Mianowicie gęsto słyszę o tym, że ten serial jest słaby, bo on mega reinterpretuje właśnie tą mitologię Batmana i generalnie strasznie się nią bawi. Dla mnie to jest największa zaleta tego komiksu, tego serialu. Natomiast no, Krypton podejrzewam, że będzie robił dokładnie to samo, tylko że w pewnym sensie z mniej znanymi postaciami. I tak właśnie w pierwszym odcinku mamy tego dziadka Supermana, który się nazywa Sek-El. I mamy na przykład, dowiadujemy się, że romansuje z Zodówną, czy też babcią Zoda, czy też mamą Zoda, w sumie nie wiem, jakie to będzie pokrewieństwo, czy w ogóle też jakieś będzie, może po prostu połowa Kryptończyków ma na nazwisko Zod, taki Nowak z Kryptonu, albo coś takiego. Dzięki. Bez urazy, nie? No i wiesz, pojawiają się postacie z komiksów typu Zod, typu Adam Strange, który nie jest kolesiem w obcisłym, prawda, spandeksowym kostiumie latającym sobie po kosmosie, tylko wygląda jak bezdomny żul, tudzież hipster z Placu Zbawiciela. I on sobie chodzi i, wiesz, mówi głównemu bohaterowi,
co się będzie działo za 300 lat. Więc są takie rzeczy, które no generalnie widać, że plan na Krypton wygląda tak, żeby wziąć rzeczy znane z komiksów, wrzucić to do jakiegoś blendera i zacząć miksować. I dla mnie to nie jest nic złego, jeżeli wyjdzie z tego jakaś ciekawa historia. W tym pierwszym odcinku widać, że twórcy chcą pokazać Krypton jako taką planetę pełną mega inteligentnych, ale strasznie zapatrzonych w siebie ludzi, którzy na przykład tam uważają, że są jedynymi inteligentnymi formami życia we wszechświecie, co jak wiemy nie jest tak do końca prawdą. Już, bo jest Brainiac. Tak, dokładnie. Brainiac wygląda... To jest Brainiac? On w pierwszym odcinku pojawia się na 3 ostatnie sekundy, ale wygląda dobrze. Przez te 3 sekundy nie jest taką wymalowaną na biało popierdółką jak ten Brainiac 5 latający po serialu Supergirl, który wygląda, o mój Boże, strasznie. Natomiast ten z Kryptona wygląda fajnie, tylko tak jak mówię, no w pierwszym epizodzie on powiedział jedno słowo i był na ekranie przez 3 sekundy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy dostanie więcej czasu antenowego. Zakładam, że w tym odcinku drugim i trzecim już go tam było troszeczkę więcej. No chyba, że jest głównym zagrożeniem, który w stylu jakiegoś komiksowego przeciwnika potrzebuje 25 epizodów, żeby przelecieć ten kosmos i doleć. Thanos potrzebował 10 lat w kinie, żeby wyjść z tego, z portalu, więc... No, na przykład. W każdym razie wygląda spoko. Co do większości aktorów, no to po tym jednym epizodzie, no trudno coś powiedzieć bardziej konstruktywnego niż tam o zapowiada się dobrze albo zapowiada się źle. Główny bohater mi się nie podoba po tym jednym odcinku jako postać, nie, że tam... Ten dziadek Supermana, tak? Tak, tak. Nie, Seg-El jest takim... Po tym pierwszym epizodzie widać, że to jest kolejny właśnie jakiś tam bardzo inteligentny młody człowiek, który w przyszłości naprawdę ma szansę stać się wielkim, wielkim, prawda, odkrywcą, naukowcem, bla bla bla, ale w tym odcinku pokazujemy go jako piorącego się po ryjach, prawda, w barze, młody, zadziorny, zaczepny taki. I to byłoby całkiem spoko, gdyby dało się go lubić. Po tym jednym odcinku strasznie się go nie daje polubić. I to jest minus, ewidentnie. Ale inne postacie, które się pojawiają w premierowym epizodzie, no akurat, tak jak mówię, na tyle, na ile mieliśmy okazję je poznać po tych 40 paru minutach, no to są ok i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja tak jak mówię, nie mam nic przeciwko takim serialom jak Krypton, jak Gotham, które po prostu biorą coś, co znamy, wykręcają to i robią z tym absolutnie co im się podoba, ponieważ wyobraźcie sobie, że mitologia Batmana czy Supermana to jest fikcyjna historia i można ją interpretować jak się im tylko komuś żywnie podoba i to mi się... No. Jak powiedział Brian Azzarello, jak masz jakiś pomysł na dobrą historię z postacią, to ją zrób. Tak, i właśnie ja po pierwszym odcinku Kryptona mam nadzieję na to, że będzie tutaj dobre, że jest tu pomysł na dobrą historię i z przyjemnością, mam nadzieję, że z przyjemnością sprawdzę sobie też te kolejne epizody. Zwłaszcza, że no skoro już podjąłem decyzję męską wreszcie po 7 latach rozstać się z Arrow czy innymi serialami The Walking Dead. To 7 lat wychodzi? No 6, już 6 sezonów. Aż tyle? No. The Walking Dead już olewam, Fear The Walking Dead olewam, więc w końcu znajdzie się miejsce na ten Krypton. Moje zdanie na temat Walking Dead znasz i pana Japy siedzącego na kamperze, który nie widzi zombie z kilometra. Dokładnie. A to dopiero drugi sezon był. Więc dokładnie tak. Więc w końcu mam nadzieję, że na ten Krypton znajdę czas i... Być może jeszcze w którymś z kolejnych odcinków, może jakiś wakacyjny, ten sezon cały pierwszy zostanie podsumowany przeze mnie. Krótko, bądź też nie do końca krótko. Może ja też obejrzę do tego czasu. Okej. Okay. Raczej tak, nie, ale... też tak sądzę. Natomiast przejdźmy do komiksów. Tak. Najwyższa pora. Co pierwsze, Andrzej? Tyler Cross. Z wydawnictwa. Pamparam. Wytwórnia. Pamparam, słowo obrazu. Brawo. I mamy Tyler Cross, tą pierwszy, który myślałem, że ma jakiś podtytuł, ale nie ma podtytułu. Bo na boku masz go napisanego. Tak? Tak, teraz to dopiero zauważyłem. No, faktycznie, Black Rock. Jej, czyli jest podtytuł. Czemu go nie ma na okładce? Tak nie może być. Trzeba ten komiks... Może jest na czarno. Fajnie, że na to spojrzałeś.
O czym jest Tyler Cross? Tyler Cross jest bardzo fajną historią, która jest ekstremalnie dobrze zilustrowana i super pokolorowana. Dzieje się w początkach XX wieku, albo co najmniej w pierwszej połowie, tak? Ustaliliśmy, że to są lata 50. Tak, jest tu wiele rzeczy, które na to wskazują. Jest tu moment o prohibicji, więc to musi być już po prohibicji. No i są telefonistki, jest centrala z łączeniem, przełączaniem na zamiejscową Lubartów 333. Tak, wszystkie telefony mają, prawda, kabelek tego typu rzeczy. Wspaniały czas. Tak, około lat 50. Tak ustaliliśmy mniej więcej. Bo to się nie pojawiło tam chyba. No nieważne. Jeżeli się pojawiło, to jesteśmy ślepi obaj. Bardzo możliwe. Jest bardzo fajną, kryminalną historią o złodzieju, który zostaje czymś więcej niż złodziejem. O, bohater. Nieprawda. Dużo się tam dzieje. Tam jest naprawdę, jest bardzo fajnie wyważone napakowanie akcją i rzeczami, o których chciałbym powiedzieć, ale nie powiem, bo jest to wredny spoiler. A jest jedną z moich ulubionych scen w tym komiksie. Koniecznie po niego sięgnijcie, bo od czasów Parkera chyba tak dobrze się nie bawiłem w takich gangsterskich klimatach. Ja właśnie przed rozpoczęciem nagrania tego odcinka o Tylerze Crossie powiedziałem, że to jest taki w sumie europejski Parker, prawda? Sęk w tym, że o ile faktycznie twórcy komiksu to są Europejczycy jak najbardziej, to sam komiks jednak dzieje się w Stanach, więc to tak może nie do końca europejski Parker, bo tam Tyler Cross nie biega po bezdrożach, prawda, nie wiem, Francji czy zaraz powiesz, że 2000 AD nie jest europejskie. No nie, to jest, prawda, to jest Mega City One, prawda, komiks, a nie... W sumie Brytania i tak dalej, w sobie, nie? No ale wracając do Tylera Crossa, tak użyłem takiego skrótu myślowego właśnie jako europejski Parker. Dlaczego? Bo postacie Parkera z komiksu Darwina Cooka i wcześniej z książek Richarda Starka, bardzo ta postać mi moim zdaniem jest bardzo podobna do Tylera Crossa. Nie, że są identyczne, prawda, że nie posądzam tutaj Fabiana Nuriego jakąś bezczelną kalkę, raczej o inspirację. Ale nie uważasz, że to jest taki schemat takiego gangstera, którego jednak kochają kobiety, chociaż wiedzą, że nie powinny, a on jest twardy jak skała i przez cały czas ma ten sam wyraz twarzy? Znaczy, no tak, to jest pewien schemat, natomiast tutaj nie, to raczej... Ja nie mówię, że to jest coś złego. To raczej nie będzie spoiler, to co teraz powiem, tylko chodzi mi o też schemat tej postaci, która jest jednak mimo wszystko od początku do końca zła. Bo bardzo często jest, że jest ten gangster, który gdzieś tam, wiesz, w sumie jest tam troszeczkę dobry. I takie drogi do odkupienia. Tak, jakieś i w sumie tam na końcu jest bohaterem i w ogóle. A tutaj mamy postać, która, no, to jest szuja. Od początku do końca to jest szuja, ale to jest taka szuja, której... Ale wierna swoim poglądom. Dokładnie, której przygody, jeśli to, co się tutaj dzieje, ta rozpierducha, można nazwać przygodą, raczej walką o życie. No, ja kibicowałem tej postaci. Pomimo tego, że jest zła, jest wredna, jest chamska, jest wykorzystująca, manipulująca, no jednak trzymałem kciuki, żeby mu się udało. I bardzo często jest tak, że jeżeli komiks mnie bardzo mocno zaangażuje właśnie pod tym kątem, że jestem ciekaw tego, co ten główny bohater odwali na kolejnej stronie, czy mu się uda, czy nie wiem, dostanie headshota, gwiazdka, nie dotyczy komiksów superbohaterskich, no to jest już dla mnie olbrzymi plus. I przy Tylerze Crossie, no te 100 stron, bo ten komiks ma coś około 100 stron, z tego co pamiętam, to jest chwila, moment. Ja nawet nie pamiętam tak naprawdę, kiedy te 30 czy 40 minut lektury mi upłynęło, ponieważ historia jest tak wciągająca, że... 92 dokładnie, bez materiałów dodatkowych. Historia jest, dla mnie przynajmniej, była tak wciągająca, że te kolejne strony, wiesz, leciały. Gdy pojawił się napis koniec i zapowiedź kolejnego tomu, który mam nadzieję faktycznie będzie już wkrótce, tak jak zapowiada wydawnictwo, no to chciałem więcej. I bardzo się cieszę z tego, że Tyler Cross właśnie nie jest
tym, czego się troszeczkę obawiałem, że będzie, czyli właśnie takim kolejnym Parkerem, tylko ze zmienionym imieniem i nazwiskiem, tylko jest właśnie taką mega fajnie napisaną, wciągającą, dynamiczną, utrzymaną w bardzo fajnym tempie historią, która jest świetnie narysowana. Zdecydowanie. Jest przepiękne. To, co Bruno odwalił na łamach tego komiksu, no to jest jakiś kosmos. Trochę nie byłem pewien, czy te, prawda, takie bardzo zniekształcone twarze, oryginalne podejście do rysowania twarzy w postaci w tym komiksie, czy nie będzie mi się gryzło z klimatem samej opowieści, ale no okazało się, że to, że jedna postać ma twarz w kształcie buta kowbojskiego, to absolutnie mi to nie przeszkadzało. Zauważyłeś, że najbardziej realistyczną rzeczą, która jest narysowana w tym komiksie, jest wąż? Wąż nie wygląda jak coś takiego kreskówkowego, natomiast wszystkie te ich twarze tutaj, ten mega prześmiewczy, który idealnie pokazuje ci, kim jest postać, kapelusz szeryfa, który wygląda jak taki typowy idiota, przebrany, nawet nie ubrany, tylko przebrany w taki kostium, no to od razu chce ci się śmiać, jak na niego patrzysz. I to świetnie to podkreśla, i nagle wąż, który jest tak super realistyczny. Znaczy, mi się też rzuciło w oczy to, że obie kobiety, które mają nieco większą rolę w tym komiksie, też wyglądają jak kobiety, a nie jakby miały, prawda, nie wiem, szpilkę zamiast głowy czy coś w ten deseń, tylko wyglądają w miarę realistycznie, no, na tyle, na ile styl rysownika na to pozwala, ale cały czas mówię, że to takie bardzo oryginalne podejście do rysowania postaci, mi się bardzo podobało. Też mi się bardzo podobało i uważam, że kolejną osobą, której trzeba wspomnieć, jest Laurence Krua, który kolorował. Kolorysta. Laurence, myślisz, że to będzie on czy ona? Sprawdzimy oczywiście, dajcie nam chwilę na sprawdzenie. Niemniej kolorysta faktycznie. Pewnie, osoba, która kolorowała. Pewnie chciałeś powiedzieć o scenie z wężem. Tak. O scenach z wężem, tak, które... Tak, tak. No to nie chcę ci odbierać tej przyjemności, to może ja sobie sprawdzę, czy to jest osoba. Już to sprawdzam. Tak. Pani Laurence Krua. Czyli pani, okej. Okay. Dokładnie. Świetną robotę tutaj zrobiła. Sceny, które są z wężem i ta taka gadzia zieleń występująca przy nich, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I też to połączenie, jak tutaj w przypadku strony 33, gdzie mamy pod sobą kadry z okiem węża i zaraz niżej, powiedzmy, ta sama poniżej ta sama kompozycja, tylko że z okiem Tylera. Bardzo, bardzo fajny efekt to robi. To po tych kadrach i po tym cieniowaniu, chyba tutaj miałem takie u Darwinku. takie przebłyski. Ale wydaje mi się, że autorzy by nie chcieli być porównywani do Darwina Cooka, bo zrobili swój komiks, a nie coś bazującego na Darwinie. Wcale się nie dziwię, jak zaraz się okaże, że Tyler Cross powstał 10 lat przed Parkerem. Może tak być. Retrospekcje też bardzo, bardzo ładnie zaznaczone tą sepią. Postacie fajnie narysowane i takie palpowo proste, mógłbym powiedzieć. Żadna z nich nie jest szara. Jesteś zły, to jesteś zły. Jesteś bankierem, to jesteś gruby, bo masz dużo pieniędzy i w sumie i tak jesteś zły. I to chyba ułatwia odbiór tego komiksu. Tak, to działa fajnie, że te takie schematyczne podejście do co niektórych postaci, fajnie to wyszło. Narracja też mi się bardzo podobała w komiksie. To co mamy też na tyle okładki, że Tyler ma przy sobie 17 kg heroiny wartej w detalu $500,000. W kieszeni ma dokładnie $21.80. Docenia ironię i rusza przed siebie. I to jest cytat wyjęty prosto z komiksu. Taki właśnie opis zrobienia trochę westernowej postaci ze złodzieja, łamane przez zabójcy, łamane przez przemytnika. Ogólnie złego człowieka. Umoczonego w półświatku. Bardzo fajnie to odpowiada i no świetnie się to czyta. I raz dla fabuły, a później jeszcze drugi raz, żeby jeszcze bardziej się poświęcić rysunkom, które są naprawdę
naprawdę super. Tak jak już wspomnieliśmy, na końcu tomu jest, pojawia się okładka kolejnego, który się Angola. Angola. Już chciałem powiedzieć Kongo, więc dobrze, że mnie ubiegłeś. I trzymamy kciuki za to, żeby kolejny tom Tylera Crossa ukazał się zgodnie z zapowiedziami, ponieważ wydawnictwo Słowobraz wspominało o 3 tomach w tym roku, z czego jeden w, zdaje się, wrześniu, a kolejny w grudniu, jeżeli coś mylę, to pardon. No i trzymamy kciuki, bo naprawdę fajna seria. I to jest pierwszy tom w Polsce, który kompletuje 3 zeszyty, w których był tak, 3? Tak, tak, wydania amerykańskiego. Tak, trzy wydania amerykańskiego. Super rzecz. Dla dojrzałego czytelnika, jak informuje nas tył okładki. Kurczę, to... A ja przeczytałem mimo wszystko. I Tyler Cross, Black Rock, polecamy. Tak, tutaj jeszcze słówko o technikaliach, że tak to ujmę, bo poprzednie 2 komiksy od wydawnictwa OMG były wydane w takiej właśnie fajnej, twardej, grubej oprawie i jak to powiedziałem kiedyś, Jam jest Legion byłby doskonałym narzędziem mordu, bo można kogoś tym komiksem zatłuc i nic by mu się nie stało, komiksowi oczywiście. Natomiast Tyler Cross jest w oprawie miękkiej. Cena okładkowa, z tego co pamiętam, to jest 66 zł. Troszeczkę mi brakuje skrzydełek. Nie wiem dlaczego, jakoś wydaje mi się, że tutaj by pasowały, ale to nie jest żaden zarzut. Fajny komiks. No to nie, ale... śmiejesz się, nie kupujcie, bo nie ma skrzydełek. Nie, dokładnie tak, nie ma skrzydełek, 2 na 10 nie polecamy, wydawnictwo nie przyzamknie. Nie, absolutnie nie, naprawdę bardzo fajny komiks i oby kolejne tomy były równie dobre. Natomiast nie jest jedyna rzecz z OMG, wytwórnia Słowobraz, o której chcielibyśmy coś powiedzieć, ponieważ jest jeszcze druga rzecz. I co to jest? Nie spodziewacie się. Łukasz Kowalczuk, krzyknę do tego mikrofonu, Łukasz Kowalczuk przedstawia Za późno by przebaczyć, łamane przez Rad Erwang. O Łukaszu Kowalczuku być może coś już mogliście słyszeć. Wspominaliśmy parę razy. Raz czy dwa, no zdarzyło się. Generalnie jest to taki bardzo mało znany człowiek. On to wydał parę komiksików, coś tam robi. I wydał kolejny komiks, który to będzie w tym roku. Nawet 2. Który to będzie w tym roku, to ja już nie jestem w stanie zliczyć. Ale jest to komiks wydany we współpracy z wydawcą. I mamy 2 komiksy w środku właśnie. Za późno by przebaczyć i Rada Erwanka. W pierwszym, czyli w Za późno by przebaczyć. Rzucam ci wyzwanie, jak Za późno by przebaczyć nazywało się po angielsku? Strike Team Codename Diamond Force. A, przeczytałeś, łachudro ty. Umiem czytać, to wiesz, dużo pomaga w komiksach. Dokładnie. Tutaj scenariusz jest Michaela Tannera, rysunki Łukasza Kowalczuka. I zaraz po tym komiksie możecie przeczytać wywiad z Michaelem Tannerem. A w przypadku Rada Erwanka jest na odwrót, bym powiedział, ponieważ... Tak, ponieważ Michael Tanner nic tam nie robił. Dokładnie, scenariusz Łukasz Kowalczuk, rysunki Jack Teagle. Tak. I na końcu jest wywiad z Jackiem Teaglem. Dokładnie. I jest fajnie. Jest fajnie. Przeczytałem sobie ten duet komiksów, 2 komiksy w jednym komiksie. Czy można to nazwać bliźniakiem? Myślę, że tak można. Jak dom? Taki komiksowy bliźniak tutaj dostaliśmy. Tak. To była pierwsza rzecz, którą przeczytałem po powrocie z festiwalu w Krakowie. Jak wiesz, nie wróciłem tam może z jakąś szczególnie dużą ilością komiksów, ale parę ich było. I pierwszym takim moim wyborem był właśnie Za późno by przebaczyć, łamane przez Rad Erwang, ponieważ chciałem zobaczyć, przypomnieć sobie, jak Łukasz Kowalczyk sobie radzi właśnie z innymi twórcami, gdy ktoś rysuje jego historię albo gdy on rysuje nie swój scenariusz. I muszę powiedzieć, przepraszam, proszę mnie nie bić, Łukaszu, przy najbliższej okazji. To było takie ostatnio kopa dostałeś. Tak, więc. To było takie odświeżające. Nie powiem, że dotychczasowa twórczość Łukasza Kowalczuka mi nie pasuje, czy coś ten deseń, bo jak wiadomo, tak nie jest. Tylko mamy tutaj rzecz, która z jednej strony obie historie są utrzymane w takiej stylistyce, w której Łukasz się doskonale odnajduje, ale z drugiej strony no, widać, że jest ta inna ręka troszeczkę, że w przypadku Rada Erwanka bardzo mi się podobało właśnie, że rysunki Jacka Teagle'a, no
bardzo mi się podobały w Radzie Rwanku. Natomiast w przypadku Za późno by przebaczyć, no widać, że Jack Tanner. Michael Tanner, o dziękuję, że Michael Tanner czuje klimaty szlamowe, ale tak troszeczkę inaczej prowadzi tą historię. I podobało mi się zarówno jeden komiks, jak i drugi komiks podobał mi się właśnie tak jako takie coś w klimacie łukaszowym, ale też jednocześnie troszeczkę inne. Mhm. Gdybym miał wybrać jedną z tych dwóch historii w tym komiksowym bliźniaku, to jednak troszeczkę bardziej podobał mi się Ratterwang. Zarówno właśnie pod kątem tego scenariusza, bo Za późno by przebaczyć może jest troszeczkę zbyt poważne, tak bym powiedział. Naprawdę księżycowy ninja to ale wyspa właśnie, pojawiająca się w nocy. Tak wychodzi mi konwencja, wiesz, filmu klasy B, ale takiego, jakby to powiedzieć, z takim kijem w dupie troszeczkę. Natomiast ten Ratterwang to jest taki film klasy B, ale jeszcze taki świadomy tego, że jest słaby, tak bym powiedział. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe mniej więcej, co powiedziałem. To znaczy, w pewien sposób cię rozumiem, natomiast nie wiem, czy mogę uważać za coś poważnego cokolwiek, gdzie gość ma golf bez rękawów. Nie, bo chodzi mi o... Teraz może takie lepsze porównanie bym powiedział. Film, który był emitowany na Shamfeście w tym roku. Tak. Jestem absolutnie przekonany, że twórca tego komiksu, twórca tego filmu był święcie przekonany, że tworzy arcydzieło. Tylko mu nie wyszło. A są też tacy twórcy, którzy zróbmy film klasy B, gdzie będziemy się strzelać z księżycowymi ninja i w ogóle rekinado. I którzy są całkowicie świadomi tego, że tworzą film, który jest po prostu klasy B i się bawią tą konwencją. Mm-hmm, rozumiem cię. I właśnie tak bym, do tych dwóch różnych grup bym... Przywódca księżycowych ninja jest ekstremalnie dobrze zaprojektowany. Bardzo mi się jego wygląd podoba. Liczę na figurkę. Chciałem jeszcze nawiązać tylko do pierwszego kadru ze statkiem, mm-hmm. o którym Łukasz wspominał w Łodzi na swoim spotkaniu. Bardzo ładnie jest narysowany ten statek. Tak. Dla osób, które nie były na spotkaniu z Łukaszem na festiwalu w Łodzi, to przypomnijmy, że Łukasz bardzo nie lubi rysować statków. To jest delikatnie powiedziane teraz. Nie, bo bardzo fajnie. Jeśli chodzi o moje opinie, mhm. właściwie, moją opinię o bliźniaku, a opinię o komiksach, mhm. powiedziałem to samo. No, nieważne. Za późno by przebaczyć, chyba mi się trochę bardziej podobało. A jednak. Trochę bardziej, bo oba komiksy są mega, mega spoko. Ratterwang jest bardziej takim dla mnie szałem. Takim magazynowym komiksem. Ze świetnymi ilustracjami Jacka Tigla, którego też szacuneczek. Bardzo mi się podobał. Natomiast ta historia w Za późno by przebaczyć... Może byłem bardziej w klimacie po prostu na taką historię, jak to czytałem. Oglądałem pewnie jakiś szajs wcześniej ze starych filmów. Wykopałem Amerykańskiego Wojownika 4. Nie, Amerykańskiego Ninja 4 ostatnio. Jesteś trzecią osobą na świecie, która to obejrzała w takim... To jest z likwidacji wypożyczalni, człowieku, więc myślę, że więcej osób to powstanie taśmy, sądzę, że więcej osób to obejrzało. Tu scenariusz mi się bardzo podobał. Podobały mi się te rozwiązania, które były to, że był w pewien sposób taki charakterystyczny, że masz, wiesz, ninja, którzy są potężni i masz drużynę, która w sumie nie musi się żadnych praw trzymać i jeden typ ma czeskiego piłkarza, drugi właśnie golf bez rękawów, Azjata, który jest mistrzem sztuk walki, bo znaczy tam było karate? Mhm. Tak, karate. Dlatego ninja są jego naturalnymi wrogami. To jest ten sam poziom, co tuńczyk po łacinie przyjaciel żółwia. Tuń przyjaciel czyk żółwia. Super to było. I to, że mieli robota. Jak mogło być inaczej? Wiesz, to jest ten poziom zaawansowania w historii, że cię to nie dziwi, bo ten robot powinien tam być, jak już widzisz takie rzeczy. Iż są ninja? Okej. Okay. Pojawi się robot? Nikogo to nie zdziwi. Więc świetnie się przy tym bawiłem. I
bardzo się cieszę, że został wydany kolejny komiks Łukasza. Mam nadzieję, że do większej ilości osób trafi, żeby ludzie pamiętali o tym, właśnie komiksy Łukasza, że komiksy są też po to, żeby się bawić, a nie doznawać jakichś artystycznych olśnień. Bo tu... przywaliłem w kapę. Bo tu jest po prostu masa dobrej zabawy w dwóch komiksach. I o pijaku, który... Tutaj scenariusz mam wrażenie, że był trochę takim bardziej pijackim Kaijo, tylko że Kaijo był postacią, na której można by się w jakiś sposób wzorować, pomijając bycie potworem. A tutaj w Radzie Erwanku no niekoniecznie. No i są jaszczury, co jest bardzo ważne. No i są twisty fabularne. Tak, no są gigantyczne twisty fabularne. Dla mnie w Radzie Erwanku pojawiły się dwa takie momenty, gdzie był taki twist, a ja natomiast za późno by przebaczyć uwagę. Spadłem z pufy. Tak. Normalnie potknąłem się o stule i... Natomiast za późno by przebaczyć, no szło to tak, jak sądziłem, że szło i fajnie się bawiłem, ale przy Radzie Erwanku bawiłem się troszeczkę lepiej. Natomiast ty na odwrót i to jest fajne. Tak, chociaż to nie zmienia faktu, że przy Radzie Erwanku dalej się dobrze bawiłem. Tak, już wiedziałem, że będę się dobrze bawił po Bieda Cebula Edition za 5 zł z Łodzi. Dokładnie. Poza tym hełm w kształcie pięści. Najlepszy hełm, jaki może być. Więc co, polecamy kolejny komiks od wydawnictwa Słowobraz. Oby kolejne tomy z serii Łukasz Kowalczuk przedstawia, tak? Ukazywały się również w miarę regularnie, żeby ten cykl się przyjął, ponieważ no ja nie ukrywam, wiesz, wydanie zbiorcze Nienawidzę Ludzi, czy Cut and Stop Video Olympics, no wiesz, śledziliśmy to na Facebooku na bieżąco i tam było 100 egzemplarzy czy coś, no przypuszczam, że no, gdyby za późno by przebaczyć / Rad Erwang się sprzedało w ilości 100 egzemplarzy, to może to nie jest jakiś najlepszy wynik, dlatego trzymamy kciuki za to, żeby było fajnie. I żeby... Tak, jak najbardziej. Wiesz, wydaje mi się, że to jest jakby chyba może trochę problem z odbiorcami, że przy czymś, co jest w pewien sposób satyrą, to ludzie chcieliby... darmowych, śmiesznych obrazków w internecie. Natomiast jak przychodzi w jakiś sposób do wsparcia artysty, to już jest trochę inaczej. Zobacz, jak było, albo wydaje mi się, że dalej jest. Jak rozmawiałem z częścią osób, pytają, o co tam z Łodzi przywiozłeś tam? Nie teraz, tylko jeszcze rok wcześniej. No ja mówię, że mam Zonzo i mam Sota, chyba tak się ten drugi nazywał, od Kornei z autografem. Fajne. O, nie kupiłbym, bo to jest w internecie. To jest śmieciu. Zawsze tak to się kończy. Bo to też, wiesz, jest coś, co to jest zabawny obrazek, to pewnie powinien być w internecie. I pewnie ściągnę sobie wzór za darmo i zrobię na koszulce. Tak, inside joke rozumiany tylko przez 3 osoby, więc no cóż. Natomiast ja jeszcze tak bym dorzucił może, bo nie jesteś w tych facebookowych grupach komiksowych. Nie. Nie bądź, nie rób sobie tego, no, ale generalnie w tej... CBR-a też przestałem. Tak, w tej jednej, w której wciąż jestem, to zauważyłem ostatnio bardzo dużo postów i dyskusji, które można skrócić do jednego zdania bardzo bolesnego. To jest polski komiks, więc to jest gówno. I to, że cały czas ludzie patrzą na polski komiks jako coś gorszego, nie wiem, od Deadpoola z Marvela, no to jest też się wciąż ciągnie. I no jest dużo takich czynników. Myślę, że z polskim komiksem jest jak ze spotkaniami jakimikolwiek na Śląsku. Że jakbyś się nie starał, to coś i tak nie wyjdzie. I to nie jest tak, że wartość dzieła jest niska, bo zdecydowanie nie jest. Tylko przekonanie o tym, że to będzie słabe i nawet nie będę czytał, bo to jest polskie, to jest słabe jak coś, co ma logo. Bo Polacy nie potrafią rysować, bo Polacy coś tam, bo Polacy no tam. Bo mistrz Rosiński tak powiedział. To nie, w ogóle nie ma komiksów w Polsce, tak jest. On by się mylił. Wydaje mi się, że po to może sięgną, bo połowa to
w duetach są nie Polacy. Wiesz. Może ludzie nie są gotowi po prostu na to, żeby myśleć przy czytaniu komiksów. Co jest smutne, bo mamy... Ostatnio widziałem 2018 rok. Najwyższa pora zacząć myśleć. Swoją drogą widziałem ostatnio taką infografikę o tym, jakie są najpopularniejsze książki dla dzieci w danym kraju. No i wiadomo, Finlandia miała Muminy, my mieliśmy Pana Kleksa, Brytole mieli Harry'ego Pottera, a Belgia miała Tintina. Jako jedyni mieli... Znaczy, nie wiem, oj, to nie jest książką. I wydaje mi się, że jeszcze trochę nam brakuje, żeby dotrzeć do społeczeństwa, nie wśród... Bo w środowisku to no, nikogo to nie obchodzi, że ktoś w polskim środowisku komiksowym docenia polskie komiksy. Pewnie zna ich twórców i nie trzeba go było jakoś przekonywać, żeby po nie sięgnął i umie czytać i rozumieć, bo podstawą do rozumienia sztuki jest posiadanie mózgu. I wiesz, tylko że później jest tak samo jak na imprezach komiksowych, że znasz wszystkich z twarzy. I jakby wrócił komiks do kiosków, czego się nie spodziewam, bo by się nie sprzedał, znając życie, to może wtedy byłoby lepiej. Albo jakby w muzeach było więcej współczesnego komiksu niż tylko wspominanie, jak to dowaliliśmy Anglikom na Wembley albo Krzyżakom pod, chciałem powiedzieć, pod Giewontem. Bitwa pod Giewontem, no pamiętam. Jak Krzyżakom pod Grunwaldem i po prostu mam wrażenie, że to samo się dzieje z polskim komiksem, że jak ktoś, wiesz, ciśnie i wypruwa sobie żyły i tworzy niesamowite rzeczy, jak Łukasz Kowalczuk, jak Piotr Nowacki, jak Grzesiek Pawlak ze swoimi rzeczami, jak ekipa z Warchlaków, która jest po prostu na jakimś niesamowitym kosmicznym poziomie, jeśli chodzi o ogarnięcie tych ludzi, wydanie tego w ten sposób, a i tak, wiesz, co, przeczytasz to w Empiku siedząc na ziemi, jak jakiś brudas. A tak jeszcze... Znaczy nie, sorry, tak jakbyś w Empiku znalazł takie komiksy, to nie przemyślałem tego. Mhm. Ale skrót myślowy, rozumiemy, o co tak, chodzi. Przestaję pluć jadem. Przestańmy pluć jadem, tak. Przejdźmy do tych lepszych komiksów, tych amerykańskich, nie? Wydanych po polsku. Tak, wydanych po polsku, w gorszym języku, bo tak, wiadomo. No bo nie mamy komiksów. Dokładnie. No. Co my tutaj mamy? Bricsland. Bricsland. Trochę przypał, że teraz będziemy tylko amerykańskich mówić. Troszeczkę tak, ale my myślimy w trakcie czytania i cały czas polecamy komiksy polskich twórców i przede wszystkim trzymajmy się tego, że może nie wszyscy twórcy tych komiksów są Amerykanami. No. Dobra. Natomiast jeszcze co do polskich komiksów, no to będzie ten odcinek o zinach. Będzie naprawdę, my go... Już... Tak, będzie w przyszłą niedzielę. W przyszłą niedzielę, dobrze. I tego się trzymajmy. Tak. I będzie być może w wersji specjalnej. Bardziej specjalnej niż dotychczas planowaliśmy. Tak, i no. Dobrze, no więc przejdźmy do tych... Jak planowaliśmy, żeby wiesz, nie... Że będzie, dobra, tak, to tyle planowaliśmy. Najpierw planowaliśmy, że będzie, później, że na pewno będzie, a teraz będzie... Na 100%. Będzie bardziej. Tak, tak. No, będzie bardziej. No więc przejdźmy do tych, w cudzysłowie mówiąc, lepszych komiksów. I ja tutaj mam Bricsland z wydawnictwa Egmont, w oryginale wydane przez Dark Horse. I bardzo się cieszę, że Egmont sięga coraz tam głębiej w te zasoby Dark Horse'a, ponieważ tutaj być może się mylę, ale z tego co słyszałem, Egmont ma bardzo dobre układy z wydawnictwem Dark Horse. Nie na tyle, by mieć wyłączność, tak jak na DC czy coś w ten deseń, ponieważ jak wiemy, wydawnictwo Scream Comics chociażby publikuje te Alieny czy Predatory, ale mają na tyle dobre układy z wydawnictwem Dark Horse, że tam mogą sobie dość łatwo i sięgać po poszczególne tytuły. Bricsland, gdy zostało zapowiedziane, no to był taki wow. Sięgnęli po coś tak bardzo głęboko, bo to dotychczas ukazały się dwie miniserie, z czego jedna w zeszłym roku i jak dotąd nic więcej jeszcze się nie ukazało, ale być może będzie jakaś kontynuacja.
Bricsland autorstwa Briana Wooda, czyli autora chociażby Ludzi Północy, Ludu Północy, o którym wspomnieliśmy w zapowiedziach, Northlanders, czy wydanego tylko w jednym tomie w Polsce, DMZ i paru innych tytułów. On tutaj przedstawia nam alternatywną wersję Stanów Zjednoczonych, gdzie po wojnie domowej zostało założone tak zwane terytorium BRICS-ów. Jest to siedziba największego i tutaj teraz czytam z tyłu okładki, jest to siedziba największego i najbardziej tajnego antyrządowego ruchu secesjonistycznego w Stanach Zjednoczonych. Generalnie mamy tutaj właśnie to, co Brian Wood lubi i czuje się w tym dobrze, ponieważ pokazał to i na DMZ, na łamach DMZ i na łamach The Massive, które też wydaje Dark Horse, więc być może ktoś tam się zdecyduje wkrótce. On lubi robić takie rzeczy. I jeszcze to o tym pograniczu z Kanadą. To też jego, prawda? Nie, to nie jego było? Nie, to Wona było. To był Wona. Ale to w tym samym czasie wyszło, co to o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? Mhm. To też było. To było Uda. Tak, to było Briana Wooda. Rebels? Rebels. To było fajne. Mhm. I właśnie on lubi robić takie historie, w których bierze jakiś element historii Stanów Zjednoczonych i coś tam, wiesz, miesza, robi jakąś alternatywną historię, tak jak właśnie było na łamach DMZ. Ja cały czas trzymam kciuki za to, że ten komiks się ukaże po polsku, bo jest od początku do końca bardzo fajny. Natomiast jeśli chodzi o Bricsland, to tutaj mamy historię, w której głową rodziny jest Jim Briggs i on teoretycznie dowodzi tym całym terytorium, ale z pewnych powodów poszedł siedzieć. No i teraz władzę przejmuje jego żona Grace, która po kilkudziesięciu latach spędzonych u boku męża uważa, że to ona jest najlepszym wyborem do prowadzenia rodziny, a nie żaden z jej trzech synów. No i tutaj oczywiście ta decyzja spotyka się z dość mieszanym przyjęciem. Niektóre osoby się cieszą, niektóre osoby są bardzo zawiedzione. No i oprócz tego, że Grace stara się utrzymać w ryzach terytorium BRICS-ów. Jeszcze musi rodzina. To jeszcze musi właśnie patrzeć za ramię, czy tam któryś z synów czegoś nie kombinuje. No i generalnie właśnie ten pierwszy tom, pierwszy z dwóch jak dotąd wydanych, jak już wspomniałem, no to jest właśnie taka typowa jedynka jak dla mnie, czyli przedstawianie poszczególnych postaci, pokazujemy co im dolega, że tak to mówimy, ponieważ tutaj nie trudno powiedzieć, że każdy z trzech synów głównej bohaterki jest dość specyficzny i ma swoje za uszami, każdy z nich co innego, więc rozstawiają się te pionki na szachownicy. Tutaj oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie wszyscy się zgadzają z tym, aby Grace prowadziła terytorium BRICS-ów. To, że ona staje na czele rodziny, także sprawia, że pewne źródła wpływu stają się niepewne, niektórzy zaczynają mocniej szczekać, tak bym powiedział. Tutaj ja cały czas staram się unikać jakoś spoilerów, więc tutaj nie będę dokładnie opowiadał, co się dzieje, ale to, co się dzieje, jest taką fajnie napisaną, zwięzłą historią, w której przede wszystkim poznajemy to głównych bohaterów, świat, w którym dzieje się to terytorium, bo tutaj praktycznie do tego się ogranicza cały ten komiks. Widzimy, że jest to fajnie wymyślony świat, jest tutaj dość dużo wydarzeń, które całkiem nieźle się czyta. To nie jest tak, że tylko wiecznie strzelanina, łupanina i trzaskanie się po ryjach, ale to oczywiście też jest. Ale wyważone. Tak, wyważone jak najbardziej, ponieważ Grace też się zajmuje także tymi, powiedzmy, bardziej przyziemnymi rzeczami. No i jako całość powiedziałbym, że nie jest to komiks, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, który urwał mi to i owo, ale jest to fajny wstęp do czegoś, co może się znakomicie rozwinąć. I to jest już na pewno lepiej niż wiele innych komiksów amerykańskich, które wydawnictwo Egmont publikuje, ponieważ... O jednym zaraz powiem. Tak, ponieważ jest dużo takich jedynek, po których nikt się dalej nie chce sięgać. Natomiast to jest taka jedynka, którą zakwalifikowałbym do kategorii fajne z potencjałem i oby coś z tego wyszło, a nie, że fajne z potencjałem, ale pewnie nic z tego nie będzie.
Na drugi tom, który został zapowiedziany na lipiec tego roku, jak najbardziej czekam. Także ze względów na fajne rysunki. Tutaj za rysunki odpowiedzialny jest Mark Chatter. To jest artysta, który w Polsce dotąd nie był obecny. No i tutaj przedstawił nam takie fajne, wyważone rysunki bez jakiejś większej ilości fajerwerków. Bardzo realistyczna kreska. Tutaj Chatter dysponuje takimi cienkimi kreskami, licznymi pociągnięciami. To nie jest tak, że wiesz, bierze mazak i jednym pociągnięciem ręki robi całą postać, tylko tutaj widać to dziubanie tak zwane, jak ja lubię to nazywać dziubaniem, bo po prostu widać pracę na każdej planszy. Bardzo mi się podoba drugi plan. I to jest też fajne, że kolorysta, którym byli Lee Lowridge oraz Jeremy Colwell, oni tutaj postawili na taką wyważoną, dość zimną paletę barw i no, to nie jest miejsce spalone słońcem, to nie jest tutaj, prawda, jakieś południe Stanów Zjednoczonych, gdzie jest wszystko kolorowo i w ogóle, tylko jest taki właśnie typowy, powiedziałbym, preriowy klimat. Taki, że dziwne, że tego Aaron nie pisał. Takie rancho troszeczkę, można by powiedzieć. Ale nie polskie. Nie polskie. No i właśnie te fajna rzecz tutaj. Kolejny taki tytuł pokazujący te życie poza wielkimi miastami, które rządzi się dość mocno innymi prawami. I jest to fajna historia. Cieszę się, że zostało to wydane w języku polskim. Co więcej, cieszę się, że zostało to tak wydane, ponieważ ku mojemu zaskoczeniu Brixland jest wydany całkiem porządnie. Ja na przykład w porównaniu do tytułów z Marvel Now czy tytułów z Odrodzenia, no one są wyraźnie gorzej wydane, pomimo tego, że mają te skrzydełka, o których tam wcześniej coś wspominałem. Natomiast, no ale też rzutuje to troszeczkę na cenę. Cena okładkowa jest ustalona w wysokości 49,99. No to rzeczywiście dycha drożej. No tak, dyszka drożej za mniej więcej tą samą objętość. No ale i za nieporównywalnie jakość. Nieporównywalnie lepszą jakość wydania. Ja jak najbardziej polecam Brixland. Fajna rzecz. Taka w wertigowskich klimatach. Tego dobrego wertigo. Saucer Country bez spodków. Dokładnie, coś w ten deseń. Polecam. To ja przejdę też do rzeczy wydanej przez Egmont, której nie do końca polecę. Też jedynka. To w pewien sposób tak. Jest to Thor Gromowładna i doceniam ten Jasona Arona i rysunki Dauterman i Molina. Oni się tam zmieniali w trakcie. Historia dzieje się po tamtym evencie Marvela, gdzie Thor stracił młotek. Grzech pierworodny. Tak, dziękuję. No, brakowało mi tego. Po grzechu pierworodnym, kiedy Thor nie może podnieść swojego młotka. I dowiadujemy się o tym, gdy na pierwszych stronach podwodne smerfy atakują podwodną bazę. A Thor siedzi i jest smutny, bo nie może podnieść swojego młota. I już wtedy było... No dobra, zaraz będą wielkie rozterki pisane starą czcionką. I tak się dzieje. I później w momencie, kiedy kończy się pierwszy zeszyt tym, że pojawia się Thor Gromowładna, to jest jedyne, co może mnie zainteresować w tym komiksie. Bo miałem pierwszy zeszyt, kupiłem go dla okładki Scottiego Younga, bo była cudowna, dalej jest cudowna, nic się nie zmieniło. Najfajniejszą rzeczą tutaj jest to, że właśnie Thorem jest kobieta. Że mamy od nowa postać Thora, która jest przeorana nie tylko przez Marvela, ale i przez no, mitologię nordycką. I tutaj mamy kogoś, kto uczy się tej mocy, że bardzo fajny początek, że czy mogę latać, czy da się na tym latać i tak dalej. I byłoby super, gdyby to nie był jednak znowu Thor. O ile Jasona Arona bardzo sobie cenię jako scenarzystę i z poprzednimi Torami miałem tak, że Bogobójca i Boża Bomba były spoko. Natomiast przy Przeklętym i Ostatnie dni Midgardu już było tak... Przeklęty to była porażka.
Przeklęty to był komiks pisany pod film, który wtedy wchodził do kin i to był ten nieszczęsny Mroczny Świat. No z tym podrabianym Eclipse z Marvela. Z tym Malekitem. I tak, tak. Oj, to było naprawdę złe. Natomiast tutaj sięgnę jeszcze po następny tom, żeby zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście w czasach, kiedy to wychodziło, gigantycznie mi zaplusowało tym, że ktoś w tych czasach dalej ma problem, że kobieta może być bohaterem. Pomimo, że bo jak wiadomo, dla fanów Thora gorsze jest to, że jest kobietą, niż to, że był żabą na przykład. Albo koniem. Albo koniem. Żenujące naprawdę. Ale mam nadzieję, że historia się jakoś rozwinie, bo najgorszymi momentami tej historii, które są tutaj, są momenty, w których się pojawia stary Thor. Bo jest bez sensu, bo jest płaczliwym mięśniakiem, który chce z powrotem swój młotek. I tylko jedyne, co robi w tym komiksie, to cię denerwuje. Tak, do ekstremum cię denerwuje. I ostatni zeszyt, który tutaj jest, no, jest szansa, że coś z tego będzie. Pojawia się tam zapowiedź, ohoho, co to się tam... co to się tam nie będzie działo. Ale... Jason Aaron jako dobry scenarzysta potrafi jeszcze wytworzyć więź czytelnika z postacią. I to, że masz postaci, które niekoniecznie, które wcześniej ich lubiłeś, bo tak ci wszyscy kazali, to teraz niekoniecznie może tak być. Bo jednak utożsamiasz się z Gromowładną i to jej kibicujesz, a nie komuś innemu. Dlatego komiks jest poprawny. Jeśli wam się jeszcze Thor nie znudził, to śmiało. Natomiast no, będzie to niestety kolejny Marvel. Jest bardzo nierówny ten tom. Te zeszyty są takie raz fajne, raz niefajne. Wiem, że to niby jakieś rozprawienie się z tym grzechem pierworodnym jeszcze częściowo jest. Po tym, jak mu Nick Fury powiedział coś na ucho, że tam wali wiadro, czy cokolwiek innego. No i wiesz, no to jest typowy Marvel. No. Mamy wiesz, postać, która nie, żeby 40 robiło lat, inaczej. 40 lat jest godna, prawda? 40 lat historii wydawniczej jest godna oczywiście, natomiast w momencie, w którym facet z przepaską na oko mówi ci trzy słowa na ucho, to już jesteś niegodny. I to jest... No, no ale cóż... tam jest piękny argument, młot Thora należy do Thora, więc mi go oddaj. No jest... No, czy tam było młot Thora należy do Thora, a ty nie jesteś Thor. Okay. Nie wiem, czy można więcej razy użyć tego imienia w jednym zdaniu. Chyba można. Nie podoba mi się też na jednej stronie to, że jest złamana reguła 180 stopni, jak mamy podrabianego Eclipso po lewej, gościa, który się zmienia w Minotaura po prawej. I na następnym kadrze to Eclipse, jak on się nazywa? Malekit, tak? Malekit jest po prawej, on jest po lewej. Wiem, że to z drugiej strony może być po prostu narysowane, ale tak trochę razi. Graficznie jest poprawnie, jest wyjątkowo dużo błysków. Jest bardzo fiński ten komiks, w sensie biały i niebieski. To są takie dominujące kolory tutaj, moim zdaniem. No i ta czerwień z tej peleryny. Mam nadzieję, że w przyszłych tomach będzie więcej samej postaci, której no, oczywiście nikt nie wie, kim ona jest, a niektórzy wiedzą. Tak, mam nadzieję, że będzie jej więcej po prostu, bo jej przygody i jej przeżycia, przemyślenia interesują mnie bardziej niż co sądzi Thor o tym, że nie jest już Thorem, tylko kto inny jest Thorem, mając młot Thora. Który powinien być Thora. Nawet ma napisane na sobie, że jest Thora. Thora. No, wydaje mi się, że to w pewnym momencie w końcu nastąpi, bo pamiętasz, był taki moment, w którym ten niegodny Thor dostał swoją miniserię, która się nazywa Unworthy Thor. Więc chyba go wyrzucili z tej serii, tak, żeby tam biegał sobie i marudził samemu. Tak, tam... no to też go Aaron robił. Dokładnie. Więc tu dam jeszcze szansę na następny tom, chociaż ten był bardzo nierówny. A warto też w pewien sposób dać szansę, bo jeśli wielcy fani Marvela uważają, że coś jest kiepskie, to prawdopodobnie nie jest kiepskie.
i tutaj może tak być. Oby tak było. Ponieważ ja poza tym bohaterka może być fajna. Ja na tego Thora jeszcze czekam, ale no po dokładnie z tym, co mówiłeś, się zgadzam. W przypadku pierwszej serii pierwsza połowa była spoko, tomy 3-4 były. Trzeci nie chcę o nim pamiętać, natomiast czwarty był po prostu taki i tutaj mam nadzieję, że Jason Aaron da radę. Natomiast lepiej niż przy tym trzecim i czwartym tomie bawiłem się przy Lokim od Muchy. Tak, to był fajny komiks. Który jakoś, nie wiem czemu ludzie tak mówią, że słaby i tak. No bo wiesz, nie jest kanoniczny. Nie jest? No może dlatego mi się podobał. Dokładnie. Natomiast kolejną rzeczą i zostajemy w klimatach marvelowskich, o której chciałbym powiedzieć parę słów, jest drugi tom Immortal Iron, nieśmiertelnego Iron Fista od wydawnictwa Mucha Comics, tom drugi 7 stolic nieba. I tutaj, o, widzisz, przed nagraniem się zastanawialiśmy, skąd kojarzę Tonci Zonnicza. No ale mówiłem ci, stary, że masz obok okładkę. To nie skumałeś chyba no, tego. No nie skumałem najwyraźniej. Ech, ciężkie jest życie niewyspanego człowieka. Natomiast drugi tom nieśmiertelnego Iron Fista pod tytułem 7 stolic nieba. Tutaj twórcy zostali ci sami co w poprzedniej w premierowej odsłonie, czyli Ed Brubaker, Matt Fraction, rysunki David Aja, Aha, Aja, niepotrzebne skreślić. I okazjonalnie tutaj udzielali się także inni rysownicy, ponieważ jeśli chodzi o warstwę graficzną, to tutaj w przypadku tego głównego rysownika jest dokładnie to, czego można się spodziewać, czyli naprawdę fajna, dokładna, szczegółowa, bardzo dobrze wyglądająca robota. No ale to jest to, co kojarzą osoby kupujące Hawkeye'a w oryginale, czyli ukazującego się jeden numer na 4 miesiące. No ten rysownik ma swój styl pracy i on pewnych rzeczy raczej nie przeskoczy. Dlatego tutaj w tym przypadku w każdym zeszycie, a to retrospekcja, a to jakieś tam poszczególne pojedyncze strony rysowały inne osoby. Gdzieś tu w środku jest w ogóle annual z serii, który jest rysowany w dużej mierze przez Howarda Chaykina z okazjonalnymi występami innych rysowników. Więc generalnie jeśli chodzi o warstwę graficzną, to ja tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie i bardzo różnorodnie jest. Nie wszyscy rysownicy jakoś tam mnie przekonali, ale właśnie główny rysownik David Aja, czy Scott Koblish, czy Kano, czy Tonci Zonnicz właśnie, czy Stephen, ojejku, jak no wspomniałem o nim przed chwilą, Howard Chaykin, no jest tutaj naprawdę, jeśli chodzi o warstwę rysunkową, bardzo różnorodnie, bardzo fajnie i mi się bardzo dobrze oglądało ten tom. Natomiast rysunki bardzo mocno zeszły na dalszy plan przy historii, która jest prezentowana na łamach tego komiksu. Tutaj dostajemy znacznie więcej materiału niż w pierwszym tomie, ponieważ pierwszy tom zbierał Immortal Iron Fist zeszyty 1-7. Tutaj mamy 8-14 i właśnie jeszcze dodatkowo ten annual, który tam ma coś około 40 stron, więc historia jest znacznie bardziej rozbudowana. I wszystko kręci się wokół turnieju, gdzie nieśmiertelne bronie 7 stolic nieba, i tutaj jeżeli czytaliście pierwszy tom, to powinniście wiedzieć, o co chodzi, jeżeli nie, to kupcie pierwszy tom, bo warto. No będą się tłukły w takim, powiedzmy, turnieju a la Mortal Kombat, by udowodnić, która z 7 stolic jest najlepsza, i wokół tego turnieju narasta oczywiście narastają wielkie oczekiwania, ponieważ gra jest o naprawdę wielką, wysoką stawkę. Natomiast gdzieś tam jeszcze w tle okazuje się, że Hydra, która jest wszędzie, ja pamiętam, gdy wchodziłem w świat komiksów Marvela, ja tej Hydry tak strasznie nie lubiłem, ale okazuje się, że nawet z Hydrą można zrobić naprawdę kilka fajnych historii. No i właśnie ta Hydra tutaj krąży gdzieś i oni chcą przerwać ten turniej, generalnie robić złe rzeczy, jak to Hydra ma w zwyczaju. Więc Iron Fist stoi przed dylematem, czy ma się poświęcić turniejowi, czy ma się poświęcić temu, żeby ocalić wszystkich i wszystko.
I to, w jaki sposób rozwinięto ten wątek oraz generalnie cała warstwa scenariuszowa, to jest jak dla mnie jeden z lepszych komiksów amerykańskich, jaki czytałem w ostatnim czasie, z uwzględnieniem rzeczy spoza Marvela i DC, więc nie mówię, że o, fajne jak na Marvel, czy o, fajne jak na DC, tylko ogólnie naprawdę bardzo fajna, wciągająca, dobrze rozplanowana historia. Tutaj, przepraszam, tutaj może troszeczkę zaskoczę co niektórych, ale Iron Fist, te dwa tomy, które dotychczas się ukazały, no czyta mi się to dużo lepiej niż na przykład Zabij albo Zgiń. Też, przepraszam, znów też Eda Brubakera z wydawnictwa Nonstop Comics, bo tam mam takie wrażenie, że Brubaker ma ten swój taki schemat opowieści pulpowo-kryminalnej i robi to piąty raz, natomiast tutaj mamy coś, czego dotychczas Brubaker nie robił, albo przynajmniej nie miałem okazji przeczytać czegoś w tych klimatach. No i ten Iron Fist to jest właśnie kolejna taka rzecz, którą mega dobrze mi się czytało. Ja po prostu skończyłem ten drugi tom i chciałbym już kolejny. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo Mucha Comics sięgnęło po tą pozycję, zwłaszcza po niesławnym serialu, gdzie chyba wchodzenie w komiksowego Iron Fist jest dość ryzykowną rzeczą, ale dla takiego komiksu no warto się przeboleć. Jeżeli, tak jak już wspomniałem, jeżeli czytaliście pierwszy tom, myślę, że nie trzeba was namawiać do drugiego. Natomiast jeżeli jeszcze się z jakiegoś powodu zastanawiacie, czy sięgnąć, to zarówno Siedem Stolic Nieba, jak i właśnie tom pierwszy zdecydowanie warto znać i to jest komiks o kilka klas lepszy niż cokolwiek z Marvel Now, czy z DC Odrodzenie, czy w ogóle z tych obecnych rzeczy. Więc zdecydowanie jak najbardziej polecam. A ja przejdę do komiksu, na który, nie ukrywam, bardzo, bardzo czekałem. Później zobaczyłem okładkę i czekałem jeszcze bardziej. Chcę przejść do pierwszego numeru. Okładka jest kozak. To jest mega. Do pierwszego numeru Shadowmana. Wydawnictwo Valiant, scenariusz Andy Deagle. Jeśli chodzi o rysunki, to jest Steven Segovia. No i okładka, jak było właśnie wspomniane, Tonci. Chorwackie chyba jakieś, albo bałkańskie, nie? To jest nazwisko. Zonić. I z Shadowmanem miałem tak, że jak w końcu był dobry run Milligana, to się skończył. Bo dość nikt nie, brutalnie. Bo nikt nie kupował tego komiksu po fatalnym ranie poprzednika Milligana. No bo tamten był tragiczny, to fakt. Nadrabiałem wtedy z komiks Blitza chyba sobie Shadowmana i tamten to było pożal się Boże. Natomiast Milligan naprawdę fajnie prowadził Shadowmana. Przez te 8 numerów. Tak, przez te 8. Ale wiesz, lepiej jest mieć 8 dobrych numerów niż żeby Dan Didio pisał Solomona Grandiego. Zawsze jest to argument. Natomiast Valiant mocno tutaj teraz ma zamiar forsować Shadowmana, bo stawia go sobie na równi z Bloodshotem. Czego mnie pomyliłem? Najwyższa pora. Tak, z Bloodshot Reborn i z Exo Manowar. Czyli z ich takimi najbardziej chyba eksportowymi, pewnie Ninja niedługo do tego dołączy, eksportowymi towarami. Pierwszy numer ma 36 czy 32 strony. I bardzo fajnie, 32 strony, bardzo fajnie wprowadza do tej mitologii voodoo, która jest tutaj nieodłączną częścią Shadowmana. Rysunkowo jest bardzo ładnie. Jest na naprawdę wysokim poziomie i bardzo mi się podoba to właśnie wplecenie tego ciężkiego klimatu Nowego Orleanu w coś, co teoretycznie jest super bohaterskie. Sam projekt tego, jak Shadowman wygląda, niezmiernie mi się podoba. To, że pojawia się pewien przeciwnik Shadowmana, który w sumie nie powinien być żadnym spoilerem, bo jego twarz jest okładką drugiego numeru, więc wydaje mi się, że to nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast kiedy pojawiają się te kolejne duchy voodoo, to naprawdę czekasz na ten drugi numer. I nie ukrywam, pierwszy był taki
równy, ale po prostu okej. Ale zostawia w tobie takie uczucie, że chcesz wiedzieć, co się stało dalej. I w połączeniu ze świetnymi rysunkami, z całkiem fajną narracją i z takimi małymi zabiegami, o których myślisz, że nie pamiętasz, ale jak jednak pamiętasz, jak się pojawia właśnie ten jeden przeciwnik, który ma czaszkę zamiast głowy i odpala sobie cygaro, a później przez nozdrza z czaszki wydmuchuje dym, tak naprawdę. Bardzo fajnie to jest narysowane. No chcesz po prostu dowiedzieć się, co będzie dalej. Także no, Valiant zawsze... Natomiast Zonicz jest Chorwatem. No to dobrze. I wiedziałem, że kojarzę go z imidżu. Już w końcu wiem z czego. Z trylogii J.K. Ellisa. Where is Jack Ellis? Who is Jack Ellis? I ten trzeci. Wiesz, że patrzyłeś na to tutaj, jak przeglądaliśmy tytuł. Ale tam było tylko napisane, że okładka. Ja myślałem, że ten. No. No dobra, okej. No. Jeśli mielibyście ochotę właśnie na coś innego w pewien sposób i chcielibyście się wczuć w ten klimat wudu, to myślę, że warto spróbować Shadowmana. Chociaż ewentualnie poczekać na pierwszy tom. W przypadku Valianta to jest szybciej niż w przypadku innych, bo oni po czterech tomach robią wydanie zbiorcze. Mhm. Ale chyba mają grubsze zeszyty, nie? 36 stron, nie, czy nie, takie nie. Same. Tylko te premierowe są z reguły grubsze. Tylko premierowe. A, no widzisz. No. Tak czy siak. Albo poczekajcie na pierwszy tom, albo sprawdźcie sobie tak naprawdę pierwszy zeszyt, bo ma przepiękną układkę. I... Nie jestem jeszcze do końca pewien, czy warto. Ja sam sięgnę może przez jakby sentyment do Shadowmana, ale myślę, że będzie warto prędzej czy później. Exo Manowar też potrzebował chwili, żeby się rozkręcić i później stał się naprawdę dobrą serią. Więc mam nadzieję, że z Shadowmanem będzie tak samo i że jak było ostatnio, nie zostanie po prostu odesłany do lamusa po 6 numerach. Mhm. Bo postać, potrzeba Valiantowi takiej postaci tak naprawdę, bo masz Bloodshota, który jest techniczną postacią, science fiction i tak dalej, natomiast kto jest taki magiczny w tym? No w sumie mam na tapecie. Doktor Mirage? Tak, to dokładnie. No, jakby nie patrzeć... Time Walker był w pewien sposób magiczną postacią. Ja czekam, cały czas czekam, może w końcu się doczekam, aż Valiant wyprodukuje sobie jakąś dobrą postać kobiecą, która nie jest Fate. Ale Fate jest fajną postacią. Znaczy, jest, ale to jest jedna postać. No i masz jeszcze w Secret Weapons była bardzo dobrze prowadzona Livewire. Przez 4 numery. Ale miało trwać 4 numery, więc wiesz, to inaczej jak masz ten. No tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że od swojego powrotu do świata żywych Valiant już chyba 8 lat funkcjonuje i wciąż nie potrafi. Więc oby w końcu... Ale to znaczy wiesz, już, jak już ma jedną postać, która jest bardzo dobra, bo Fade jest bardzo dobrą postacią, to już jest jakiś chyba mały sukces, nie? Mały. Poza tym... Ale oby tak dalej. Może chcesz mi powiedzieć, że doktor Mirage nie jest dobrą postacią. Nie jest dobrą postacią. No. Ale czekam na więcej. Cały czas czekam na więcej. Żeby w zapowiedziach Valianta na 10 komiksów było troszeczkę więcej tych pań niż 0. Tak jak w chwili obecnej. A bo nie ma Fate teraz. Mhm. No rozumiem, o co ci chodzi. A jakie czytałeś teraz dobre komiksy z DC i z Marvela z kobietami? Z postaciami kobiecymi, dobre komiksy z DC, to aktualnie to... Batgirl chyba jest fajna. Znaczy, tutaj chyba. Jeśli chodzi o główne uniwersum, to jak wiesz, ja tam nie siedzę za szczególnie mocno. No dobra, w sumie oni mają Bombshelle. Mają Bombshelle, mają Shade the Changing Girls z Young Animala, mają Mother Panic. Kosmita to nie kupię. Mają Mother Panic, która jest ziemianką i kobietą. No mają trochę tego, teraz właśnie przeczytałem na Facebooku, że Catwoman dostała zapowiedź nowej serii, Batwoman jest dobrze prowadzona cały czas. Batwoman też miała swoją pewną dużą kompromitację, jeśli chodzi o podejście wydawnictwa.
To było lata temu, ale jednak wiesz. No tak. Plama tak. Nie schodzi. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o Marvela, no to tutaj mam jeszcze mniej do powiedzenia, ale Jessica Jones chociażby. No, okej, okay, no dobra. Dobra, tylko dobra. Że to mówię o tym obecnym komiksie, który nie umywa się do pierwszego Aliasa, ale wciąż jest całkiem fajny. Czy właśnie były takie momenty, w których Torina była fajna, czy... Mam nadzieję, że będzie, bo wiesz, ja znałem tylko pierwszy numer. Czy Miss Marvel, ta Kamala Khan? No dobra, faktycznie. No, no, tych pań tam jest. Troszeczkę jest. No, myślę, że Valiant prędzej czy później. Wydaje mi się, że lepiej aż w końcu znajdzie się scenarzysta, który im to poprowadzi i stworzy dobrą postać. Livewire powinna dostać własną serię, to nie wiem czemu jeszcze tego nie ma. Może nie ma scenarzysty. Lepiej niż zrobić, wiesz, ruch pod publikę, że potrzeba kobiecej postaci z własną serią, to ją zróbmy i schrzańmy to. Jeszcze najlepiej niech to pisze kobieta, która po prostu jest kobietą. Znaczy tutaj teraz skrót myślowy dla co niektórych decyzji wydawniczych Marvela. Zróbmy serię o postaci muzułmanki, no to niech pisze muzułmanka. Zróbmy serię o geju, niech pisze gej i tak dalej, wiesz, w takim sensie nie jestem wielkim fanem. Ja jestem fanem tego, że jak ktoś ma fajny pomysł, to niech, to dajcie mu go zrobić, a nie ej, zróbmy serię o geju. Mamy jakiegoś geja w układzie? Wiesz, tak, i mieli. W takim sensie, no mieli, okazało się, że mieli. Ten Iceman wcale nie był aż taki najgorszy, podobno, ale ja tam się odbiłem od tego komiksu bardzo szybko, ale wiesz o co mi chodzi, że nie tak, jestem, nie jestem, wiem, o co ci chodzi, jestem wielkim fanem tego, aby postać o określonym typie pisała tylko i wyłącznie twórca bądź twórczyni o tym samym znaczy, typie. Wydaje mi się, że to jest też bardzo nie fair w stosunku do twórców. Że dostajesz tą pracę nie dlatego, że miałeś fajny pomysł, tylko ze względu na twoją orientację. Jest. Aha, dzięki. To cieszę się, że lubicie moje scenariusze. Okej, okay, czyli myślę, że może zakończymy już na dzień obecny, odcinek aktualny. Dokładnie tak. Wyjątkowo słyszymy się za tydzień. Tak, słyszymy się za tydzień. I to jest już pewne. Tak, pewnie. No, chyba, że nie wiem, komunikacja miejska na całym Śląsku wybuchnie. Albo pęknie mi rura w piwnicy znowu. No i wtedy też możemy nagrywać, co to jest za problem. Więc słyszymy się za tydzień, a później kolejny raz za dwa tygodnie. Dokładnie. I no, do usłyszenia w takim razie. Dzięki, że byliście, jeżeli wytrwaliście do tego momentu i cześć. Do usłyszenia. Czołem.